Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. W kalendarzu mamy czwartek, to jest 21 dzień kwietnia 2022 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie w naszym wirtualnym studiu Katarzyna Zawodnik, autorka książki Zapisz Zmiany, o której to książce dziś sobie porozmawiamy. Witaj, Kasiu. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziś porozmawiamy sobie zarówno o stworzonej tak naprawdę już, bo przecież książka jest już dostępna przez ciebie, książce, ale też porozmawiamy sobie o twoim warsztacie i w ogóle o takim całym procesie, jak to w ogóle wygląda, jak człowiek chce tę książkę wydać. Bo wśród osób niewidomych też mam wrażenie, że mamy trochę osób, które mają, jak to się mówi, lekkie pióro, chciałyby zacząć coś publikować, chciałyby coś wydać, no ale być może nie wiedzą, może też nie wierzą za bardzo w siebie, a może po prostu potrzebują jakiejś takiej motywacji, żeby za to się zabrać. I o tym wszystkim dziś porozmawiamy. Ja zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu kontakt.tyflopodcast.net. Jesteśmy na Zoomie, czyli tyflopodcast.net/Zoom i też jesteśmy na Facebooku. Możecie do nas pisać pod transmisją na żywo. Bardzo serdecznie zachęcamy do tego, abyście się z nami kontaktowali, ale zanim rozpoczniemy rozmowę, no to cóż, to może posłuchajmy fragmentów książki. Fragment pierwszy. Oliwia, marzec 2124. Salome przyniosła najdroższy przysmak z mojej lodówki. Wino z prawdziwych winogron. Wydałam na nie całą pierwszą wypłatę, nie został mi ani cent, i przez następny miesiąc byłam na utrzymaniu Bernarda. Zasługiwał na to, żeby teraz skosztować tego nektaru. Humanka z cichym zgrzytem wycofała się do środka, pozostawiając nas we troje. Czujnik głosu działał w promieniu 300 metrów, mogłam więc wyszeptać: Salome, przynieś ciasteczka. A ona usłyszałaby to nawet piętro wyżej. Salome skrzypi, zauważył Bernard. Chyba powinnaś zabrać ją do serwisu albo kupić nową. W końcu służy ci już 5 lat. Jeszcze trochę wytrzyma. Na razie nie mam do tego głowy, odpowiedziała mnie frasobliwie. Przypominam ci, że właśnie bierzesz udział w moim credit party. Wiesz, co to oznacza. Nie chcę robić więcej zakupów niż to absolutnie konieczne. Ale jak wykupisz to mieszkanie na własność, włączyła się Ula, to HS doda ci nową Salomę za $5000 lub polizingową za 2. Otóż widzicie? Zawiesiłam teatralnie głos. Nie kupuję mieszkania. To na co bierzesz kredyt? Zapytali chórem. Na humanoida. Odrzekłam z nietajoną dumą i tajoną obawą. Zwariowałaś. Ty po prostu zwariowałaś, stwierdziła Ula. Przecież ona cię nabiera, a ty znowu się dajesz. Bernard przewiercił mnie spojrzeniem. Wytrzymałam, nie zaczęłam się śmiać. Nie nabiera, powiedział więc tonem pomiędzy pytaniem a twierdzeniem. Postanowiłam kupić humana. Mam już dosyć samotności, dosyć kolejnych nieudanych związków, kolejnych oskarżeń o egoizm, kolejnych wysiłków, żeby się z kimś dopasować. Mówiłam spokojnie. Miałam już wszystko przemyślane. Wiedziałam, że nie odwiodą mnie od mojej decyzji, choćby dlatego, że jedna podpisana przeze mnie kopia umowy jest zapisana na serwerze Human Solutions, druga na serwerze banku, a trzecia na neurodyskietce, która spoczywa w mojej skrytce na dokumenty, w pudełku po butach, w szufladzie na skarpetki. Nie chcę już słuchać skarg mężczyzn, jakobym ich krzywdziła, ani być przez nich krzywdzoną. Może jestem wybrakowana, może jestem niewystarczająca, ale nie potrafię się zmienić i już nawet nie chcę się zmieniać, a chcę być szczęśliwa. Podpisałaś już umowę. Bernard chyba czytał mi w myślach. Przytaknęłam. W takim razie, cóż... Życzymy miłego użytkowania.
Fragment drugi. Cezar. Proces uruchamiania humanoida trzeciej generacji nie jest tak prosty jak w wypadku Salome. One mają włącznik, a mój start trwał kilka dni. Specjaliści z Human Solutions musieli przeprowadzić skomplikowaną konfigurację i jeszcze kilka testów oraz powolną adaptację do ludzkiej formy. Świadomie otworzyłem oczy w dzień powitania Leaf, ale poprzedziła to długa faza tak zwanego snu adaptacyjnego. Dlaczego tak długo? Ponieważ mam nie tylko myśleć i działać, ale czuć. A to naprawdę mocno obciąża i trzeba się wdrażać powoli. Jednak pierwsza myśl, pierwsze uczucie, jakie mi towarzyszy, to tęsknota za nią. Jej obraz jest we mnie wpisany, zakodowany, jest fragmentem mnie i nie obchodzi mnie, że moja miłość to tylko misternie skomponowany system złotych płytek i rząd cyfr. Dla mnie to jest wszystko. W końcu mózg to też kłąb glutowatej tkanki zamknięty w pudełku czaszki. Dlaczego więc mnie ktokolwiek miałby odmówić umiejętności kochania? Fragment trzeci. Cezar. Po pierwszym wspólnym tygodniu, spędzonym głównie w sypialni, nadchodzi czas na, jak to określa Leaf, oficjalną prezentację. Wspaniale było przeżyć ten tydzień tylko z nią, ale cieszę się, że wejdę w jej życie naprawdę. Leaf mówi, że wypadnę znakomicie i polubią mnie nawet ci, którzy nie byli zachwyceni jej pomysłem związania się z humanoidem. Pewnie ma rację, bo skonstruowano mnie tak, bym był empatyczny, dawał się lubić, a dodatkowo obdarzono mnie zdolnością do budowania trwałych więzi. Dlatego, gdy pojawiają się kolejni goście, to choć nikogo z nich jeszcze nie znam, od razu staram się ich rozgryźć i odgadnąć, w jaki sposób wywrzeć na nich jak najlepsze wrażenie, tak by Leaf nie czuła, że robi coś złego, wykraczając poza konwencjonalne standardy związku. Jest nas razem siedmioro. Trzech koleżanek z pracy Leaf nie traktuję jako wyzwania. Widzę, że nie są dla niej ważne. Zaprosiła je tylko jako wypełniacz towarzyski po to, żeby się mną pochwalić oraz żeby Ula i Bernard, niechętni naszej miłości, mogli zobaczyć kogoś, komu to imponuje. Dziewczyny są onieśmielone, podekscytowane, chichoczą jak małolaty i z ciekawością rozglądają się po mieszkaniu. Starają się zerkać na mnie ukradkiem, co w ogóle im nie wychodzi. Ula i Bernard wchodzą swobodnie. Znają rozkład mieszkania, znają to mieszkanie jeszcze beze mnie i widzę to w ich spojrzeniach. Ona jest w zaawansowanej ciąży, a od niego emanuje duma z tego faktu. Wskazuje im fotele, proponuje Uli dodatkowe poduszki. Może chciałaby siedzieć trochę wyżej, żeby łatwiej było jej wstać. Może życzy sobie poduszkę pod plecy, żeby odciążyć kręgosłup. Czy temperatura jest dla niej odpowiednia? Może chciałaby ogrzewacz do stóp? Leaf popatruje na mnie zdziwiona. Dobrze wie, że cała moja wrażliwość nijak ma się do dzieci, ciąż i wszystkich tego rodzaju spraw, ale ja z kolei wiem, co robię. Widzę, że Ula jest trochę zdezorientowana. Pewnie sądziła, że będzie seksualna zabawka jej przyjaciółki, a jest troskliwy mężczyzna, który dostrzega jej potrzeby i gotów niemalże bić pokłony przed wypukłym brzuchem. Fragment czwarty. Olga. Jakich to czasów człowiek dożył? Na moim osiedlu mieszka humanoidalny robot. Wiem, bo zaobserwowałam. Osiedle wygląda typowo. Składa się z 8 głębokich, wielopoziomowych pawilonów, w tym dla pracowników wylęgarni i Human Solutions, otaczających wspólny dziedziniec. Na dziedzińcu jest parking, wejście do klatek schodowych oraz wind, więc z mojego stanowiska na ławeczce pod sztuczną palmą widzę wszystkich. No bo co mam robić na emeryturze? W telewizji same głupie filmy, a ileż można czytać? Lepiej popatrzeć na sąsiadów. Przynajmniej się człowiek dowie czegoś ciekawego. I co wypatrzyłam? Ta mała, chuda, myszowata, co pracuje w Human Solutions, czyli przy tych robotach właśnie, takiego sobie sprowadziła do domu.
Tylu już facetów do niej przychodziło, a nawet jedna dziewczyna. A teraz to. Ma go już parę tygodni, ale słowo daję, nie poznałabym, że to maszyna. Wygląda trochę jak bandzior, to znaczy przystojny, ale zarośnięty, barczysty i złobuzerską facjatą. Ale oczy ma piękne, czarne, wyraziste, rzęsy takie, że to grzech, żeby miał je mężczyzna. Zawsze grzeczny, kłania się. Myślałam nawet, że ta chuda wreszcie się ustatkowała i znalazła kogoś porządnego, bo od razu wiedziałam, że z poprzednich nic nie będzie. Ale kupiła sobie faceta na miarę. Skąd wiem? Jednej nocy nie mogłam spać i wyszłam sobie posiedzieć na mojej ławeczce. Tak się złożyło, że akurat wracali z imprezy i on jej opowiadał, że ktoś tam się go pytał, jak to jest być humanem. Przerażające, ich się już nie da odróżnić. Jak tu ufać komukolwiek? O nie! Już mu nie odpowiem na dzień dobry. Kto to widział, żeby się kłaniać maszynie? I takie właśnie fragmenty książki Zapisz zmiany Kasia nam przeczytała, a resztę to proszę Państwa, proszę sobie kupić. Wszak książka dostępna jest i to w dostępnej dla nas formie, prawda? Bo w wersji elektronicznej ona jest już dostępna. Tak, jest dostępna na wszystkich większych platformach i w abonamencie Legimi również. Tak, więc możliwości jest, a jeżeli ktoś jednak ma sentyment do papieru i chciałby ją sobie wskanować, to też można. W ogóle od papierowej wersji zaczęła się dystrybucja tej książki, prawda? Tak, zaczęła się od papierowej wersji, ale tutaj bardzo fajnie wydawnictwo poszło mi na rękę, bo wydawnictwo Janka, które wydało tę książkę, ma taki system, że wydaje e-book około 3 miesięcy po pojawieniu się wersji papierowej. No robią to z takich względów, żeby troszeczkę wspomóc małe, niszowe księgarnie. Ale dla mnie rzeczywiście państwo wydawcy zrobili taki wyjątek, że właściwie chyba 2 czy 3 dni po premierze papierowej ukazała się elektroniczna wersja. No właśnie dlatego, że powiedziałam, że mogę spodziewać się wielu niewidomych czytelników, dla których taka forma będzie wygodniejsza. Także w zasadzie niemalże razem się pojawiły. No i teraz myślimy, ale to są dopiero bardzo wstępne rozmowy na temat wersji audio, ale no na audiobook to jeszcze dość długo poczekamy, jeżeli w ogóle będzie, więc póki co zachęcam do właśnie wersji tej elektronicznej. Tym bardziej, że synteza bez problemu jest w stanie ją przeczytać. No chyba, że ktoś ma rzeczywiście tak, że no, jak książki to tylko w wersji z lektorem. No są osoby, które mają taki sentyment. No ale można sobie zawsze na przykład kupić wersję elektroniczną i Braillem poczytać, jeżeli ktoś tak woli. Możliwości są różne, ale dobrze. Zanim o książce nieco szerzej, o tym w ogóle jak to się stało, że ona powstała, to na dobry początek może, Kasiu, gdybyś mogła pokrótce powiedzieć, o czym ona właściwie jest, bo fragmenty no to mogą nam dać co nieco do myślenia. Już coś wiemy, że jest jakaś dziewczyna, jest jakiś robot, jest jakaś wścibska sąsiadka też, która się wszystkim przygląda. Ale czy to jest wszystko? O czym jest książka Zapisz zmiany? Książka Zapisz zmiany jest w zasadzie takim, powiedzmy, konglomeratem historii różnych, które w mniejszym lub większym stopniu mają wpływ na historię tych trojga głównych bohaterów i one się splatają. Dotykamy tu wielu wątków, bo mamy świat, taką nową Amerykę, która jest światem powojennym. Odbyła się wojna nuklearno-biologiczna na powierzchni Ziemi i wskutek skażenia środowiska, ludzie przenieśli się pod ziemię i tam mieszkają. I ponieważ mieszkają w zupełnie nowych warunkach, wszystko się bardzo zmieniło po tej wojnie. Już nie da się żyć tak, jak się żyło, żywności się nie produkuje tak, jak się produkowało i tak dalej, to bardzo szybko musiała pognać do przodu technologia. I skutkiem tego właśnie mamy coraz bardziej zaawansowane roboty, w tym roboty służebne, takie jak ta właśnie Salome wymieniona we fragmencie, ale także roboty takie ludzkie, u mnie w książce zwane humanami. No i najpierw kupują je sobie celebryci, no a później także zaczynają zwykli ludzie. No i co jest
motywem dosyć już ogranym tak naprawdę w literaturze, ale zawsze ciekawym i dającym duże możliwości, no to ich się nie da, tak jak to było powiedziane, odróżnić. I na styku relacji robotów i ludzi pojawiają się w mojej książce różne też sytuacje takie o charakterze dylematów, a może wcale nie dylematów, tylko po prostu wyborów etycznych. Sporo do etyki nawiązuje ta książka, bo to nie jest romans. Ja tu wybrałam bardziej takie romansowe fragmenty, ale właśnie też książka ta ma taką cechę, że jest to taki flirt z różnymi gatunkami. Jest tu trochę romansu, jest tu trochę takiej literatury kobiecej, jak na przykład te właśnie fragmenty, gdzie te kobiety są narratorkami, ale mamy też kilka momentów takiej szybszej akcji i mamy też takie fragmenty filozoficzne. Także dosyć wielopłaszczyznowa jest ta książka. Ale też i takiego typowego SF też mam wrażenie, że jednak trochę mamy, bo te roboty, które są właśnie, które mają cechy ludzkie, które też działają według tych praw robotyki, tak, które tam zostały kiedyś sformułowane, że robot nie może skrzywdzić człowieka, a przynajmniej starają się według nich działać. Więc tutaj też taka typowa fantastyka naukowa, mam wrażenie, że ona również gdzieś tam się przebija dość mocno. No tak próbowałam coś, to znaczy zawsze tak mówię, że to jednak jest kostium dla relacji międzyludzkich, to SF. Niemniej jednak ono jest i kiedy też czytałam, pisałam tę książkę, to wtedy czytałam dużo właśnie science fiction, żeby poczuć klimat, żeby wiedzieć troszeczkę do czego nawiązuje, do czego nie nawiązuje, bo nie planowałam, jakby wstępnie w ogóle nie myślałam o tym, że to ma być właśnie SF. No właśnie miałem o to zapytać. Właśnie miałem o to zapytać, czy ty jesteś fanką SF? Coraz bardziej, tak to powiem, coraz bardziej, co właśnie się zaczynało tak pojawiać przy pisaniu tej książki, kiedy się przygotowywałam. Ja w ogóle, trudno powiedzieć, żebym była fanką jakiegoś gatunku. Ja jak wybieram sobie książki, to nie tak bardzo skupiam się na tym, w jakim one są gatunku, tylko na tym, o czym są. Ja mam jakieś swoje tematy i jeżeli mnie zafascynuje temat, to czy to jest właśnie fantastyka, czy to na przykład będzie książka dla dzieci, to ja ją chętnie przeczytam, bo tam będzie ten interesujący mnie temat. Ale SF tak, bo bardzo mi się podoba w ogóle w fantastyce to, że tak naprawdę to wszystko jest o ludziach. Nawet jeżeli jest o elfach albo o robotach, to i tak jest o ludziach. Ja właśnie zawsze to powtarzam, bo często, kiedy ktoś słyszy, ktoś, kto nie zna literatury science fiction, czy w ogóle fantastyki. Ja akurat miłośnikiem fantazy nie jestem, no chyba, że Pratchett. No, Świat dysku uwielbiam. Tak. To jest literatura. Śmierć zwłaszcza i czarownice. Tak, oczywiście. Więc to jest rzeczywiście cykl, który naprawdę bardzo mi się podoba. Bardziej mi zawsze było blisko do SF, chociaż nigdy nie byłem miłośnikiem Lema na przykład. Zdecydowanie wolałem Zajdla. Ale jak ktoś nie zna, ktoś nie czytał SF, żadnych książek science fiction, albo gdzieś tam jakąś może jedną w swoim życiu przeczytał, to nie, to mi się nie podoba, bo tam jest dużo tej technologii, ale ja zawsze mówię o tym, że tak naprawdę ta technologia praktycznie w każdej książce popularno-naukowej SF właśnie, czy fantastyki naukowej, bo popularno-naukowe to jeszcze co innego, ale fantastyki naukowej, to tam chodzi o człowieka. Chodzi o człowieka i o to, jak ten człowiek się wokół danego tematu jest w stanie zakręcić, jak on w ogóle jest w stanie sobie z różnymi rzeczami, które w przyszłości nas faktycznie mogą czekać, poradzić. Tak, ja też się spotkałam właśnie, że mi parę osób powiedziało spośród moich znajomych, że nie przeczytałabym, najczęściej właśnie dziewczyny nie czytają, nie przeczytałabym, bo to jest SF, no ale że ty napisałaś, to przeczytałam i wow, to jest fajne, ojejku, i w ogóle to nie przeszkadza, że to SF, ale to się właśnie trzeba przekonać. Dokładnie. No to jest rzeczywiście coś, co ja również zaobserwowałem swego czasu. No i dobrze, mamy tutaj kilka takich wątków. Zresztą tak naprawdę myślę, że nie zdradzę zbyt wiele, bo nie powiem wprost, o co tu chodzi, ale tak naprawdę to ten świat, który ty opisujesz, to w zasadzie maszyny przejęły.
te maszyny tam mają nad nim już kontrolę. Ale my się o tym tak nie wprost dowiadujemy. Którą oddali im ludzie. Tak. Tak, dobrowolnie. Dokładnie, dokładnie. Więc jest rzeczywiście tutaj wątek bardzo ciekawy. No i mamy dziewczynę, która postanawia właśnie skorzystać sobie z takiego humana, tak, który ma być jej partnerem, bo w związku, w rozmaitych związkach jej nie idzie, no, ale oprócz tego mamy jeszcze innych bohaterów. Tak, mamy... właśnie, jak tu nie zaspoilerować? Właśnie. Powiedziałabym tak, mamy pewne duety humanoidalno-ludzkie. Tak. I widzimy ludzi, którzy z różnych powodów zdecydowali się na zakup humanoida. Na przykład, to jest akurat osoba taka najmniej istotna, można powiedzieć nawet taki poboczny bohater, ale żeby zasygnalizować jakiś tam przykład. Na przykład mamy humanoida, który ma na imię Opium i jest hermafrodytą, ponieważ osoby, które go kupiły, to jest para, której się właśnie marzyło życie w takim trójkącie i zaprojektowały sobie osobę nieokreślonej płci, idealnie taką, jaką chciały. Ale są też inne powody, no może jeszcze jeden, nie wiem, czy możemy zdradzić Stevena i Bibi, czy to już będzie za dużo? No myślę, że warto jeszcze powiedzieć. Mamy mężczyznę, który jest chory na zespół chorób mitochondrialnych, czyli to jest bardzo wyniszczająca choroba, która prowadzi do, w zasadzie do wyniszczenia wszystkich poszczególnych narządów ciała aż do śmierci w konsekwencji. Dziś jest to choroba nieuleczalna i mamy jego opiekunkę, która została zaprojektowana, zakupiona i celem jej życia i funkcjonowania jest opiekowanie się nim. Tak, bo każdy z tych robotów, każdy z tych humanów ma konkretny cel. Jeden ma kochać, drugi ma być jakąś taką typowo właśnie seksualną atrakcją, a tutaj Bibi ma się opiekować i to jest jej cel nadrzędny. Przy czym zawsze jest kierunek człowiek, tak, że dla tego humana najważniejszy jest ten jego człowiek. I tu ważna rzecz, ten konkretny człowiek, na którego on jest zaprogramowany. Tak. I to nie jest tak jak z nami, że my sobie możemy wypełnić jakąś lukę po człowieku i że nasze samopoczucie zależy od tego, nie tylko od tego, jak się miewa ten nasz ukochany człowiek, ale od różnych innych spraw. Tylko ich życie jest zero-jedynkowe pod tym względem, że jeżeli jest dobrze u ich ukochanego człowieka, to i u nich jest dobrze. Zgadza się. To jest taka subtelna różnica, która właśnie wychodzi tak w trakcie, no i której się nie zauważa od razu. To prawda, bo potem będą wychodziły różne sytuacje, o których myślę, że już gdybyśmy zaczęli opowiadać, to zdradzilibyśmy zbyt wiele. A rzeczywiście warto, po prostu warto przeczytać książkę Zapisz zmiany. Ja ją przeczytałem. Jedyne jakie mam do niej zastrzeżenie i powiem szczerze, że ty zresztą o tym pisałaś, ale w momencie, kiedy ja już kończyłem czytać tę książkę i kiedy właśnie jeszcze nie doczekałem do tego momentu, że właśnie tam wspominałaś o tym, że tam był problem z zakończeniem. Ja sobie tak pomyślałem, kurczę, a czemu ta książka się już w zasadzie skończyła? Przecież tam jeszcze można było spokojnie napisać naprawdę dość dużo i rozwinąć jakąś tę historię. Jest jeszcze jakaś szansa na tom drugi? Wiesz co, szansy na tom drugi nie ma, dlatego że w zasadzie też byłoby przygodowe, a mnie mocno chodziło o też tę warstwę tych wyborów, pytań, etyki. Natomiast jest szansa na wyciągnięcie wniosków przeze mnie i że w następnej książce już te błędy się nie pojawią. Czyli nie pojawi się na przykład błąd zasadniczy mój, obiecuję to sobie solennie i wszędzie to mówię, już nigdy więcej pisania bez planu, bo to, że jest takie poczucie niedosytu, niedokończenia, które mogłoby być zaspokojone, a nie jest, to jest wynik tego, że po prostu w zasadzie wyglądało to tak. Ja wydawnictwu oddałam nie taką wersję, jaką mamy teraz jako Zapisz zmiany, tylko jeszcze takie sporo mniejsze taką mikropowieść, powiedziałabym. I dostałam taką obietnicę, że wydamy, ale musi pani dopisać. No i
co jest dobre w tym wypadku, no bo to już współpraca była ustalona, był termin. W tym terminie, oczywiście troszeczkę go też przesunęłam, to nie było takie żelazne, no niemniej jednak jakoś mnie ten termin trzymał i dobrze, bo może tak to nigdy bym tego nie skończyła i zawsze bym zastanawiała się, co tu jeszcze, a ta książka w końcu musiała się ukazać, więc po prostu założyłam sobie, że chcę domknąć tę historię w tym terminie i tak się rzeczywiście stało. Ale potykałam się trochę właśnie o to, że czasem sama wymyślałam takie sytuacje fabularne, że potem nie wiedziałam, jak je rozwiązać i gdybym wcześniej sporządziła sobie plan, myślę, że książka byłaby obszerniejsza i że pewne rzeczy byłyby lepiej rozwiązane, ale uczę się, uczyłam się na tej książce, dużo się nauczyłam. Bo to jest twój literacki debiut. Tak, tak, to jest mój literacki debiut i myślę, że tak potknęłam się o wiele pułapek debiutanta, ale za to mimo to jestem zadowolona, to chcę powiedzieć, ale za to myślę, że na kolejne już książki mam takie dobre doświadczenie, jak pisać, jak pracować, już warsztatowo będzie mi łatwiej. Tak, bo rzeczywiście ja się zgodzę. Książka jest naprawdę interesująca. Tam jest poruszonych dosyć sporo różnych ciekawych wątków i takich dylematów moralnych, z którymi no, każdy gdzieś tam może je sobie przemyśleć w taki, a nie inny sposób i może się zastanowić, jakby w jego przypadku to wyglądało. Natomiast, no tak jak mówię, ja mam uczucie takiego niedosytu, że bo ja jednak w książkach przede wszystkim ja literaturę traktuję jako przede wszystkim coś, co ma umilić mi czas. I dla mnie ta warstwa fabularna była dość ważna, a zresztą w książkach dla mnie ona jest najważniejsza. A te jakieś przesłanie i tego typu rzeczy są ważne, są fajnie, że one są, natomiast no ważne, żeby się po prostu działo. I dla mnie na przykład no tak, właśnie dla mnie tutaj się działo trochę za mało i myślę, że mogłoby się dziać więcej, ale oczywiście to jest tylko taka moja opinia i myślę, że może nasi słuchacze, którzy przeczytają Zapisz Zmiany albo którzy już przeczytali tę książkę, chcieliby skomentować, podzielić się. Zapraszamy was do kontaktu. Dzwońcie do nas, piszcie. Jesteśmy tu na żywo. Ale właśnie, jak to się w ogóle stało, że ta książka powstała? A stało się to tak, że ja od dzieciństwa marzyłam, żeby coś napisać i pisałam różne rzeczy. I jak czytałam Mikołajka, to pisałam o jakiejś klasie dzieci, które coś tam robią i tak jakoś wzorowałam się na tym Mikołajku, jak leciały w telewizji Pokemony, to pisałam jakieś przygody pokemonowe. I w ogóle tak starałam się coś tam pisać. Ja w ogóle mam wrażenie, że to sporo osób niewidomych tak robi. Zresztą może nie tylko, bo przecież te wszystkie tak zwane fanfiki to jest dosyć modny typ literatury. Mm-hmm. Są całe serwisy, całe portale, gdzie można taką fanfikowską literaturę publikować, więc to no myślę, że nie byłaś jedyna. Na pewno nie. Tak, potem właśnie pisałam blogi. No kilka tych blogów prowadziłam. I tam albo coś tam pisałam o książkach, jakieś recenzje, albo pisałam po prostu takie humorystyczne sytuacje. Prowadziłam no, kilka lat taki blog, który po prostu był typowo zabawnym sytuacjom poświęcony, a że miałam fajną ekipę, z którą mieszkałam, to było na studiach, to też było o czym pisać. Pisałam też takie opowiadania, jakieś tam takie powiedzmy mikropowieści. Nawet trochę próbowałam publikować, tylko był kłopot trochę z rozmiarami tych tekstów, no bo żeby opublikować opowiadanie, ono musi być dosyć nieduże, jeżeli ma być w czasopiśmie. No i tak wychodziły mi takie formy, trochę było to takie ni pies, ni wydra, za małe na powieść, za duże na opowiadanie. No i poszłam do teatru w Bielsku Białej na spektakl pod tytułem Humanka. I bardzo się nim zachwyciłam. Bardzo mi dużo pytań postawił ten spektakl, bo on dotyczył właśnie takiej sytuacji podobnej, tylko odwrotnej. To znaczy jest mężczyzna i kobieta, para, która się rozpada, bo się nie dogadują i każdy z nich kupuje sobie humanoida. Z tym, że kobiety praktycznie nie obserwujemy, mamy tylko takie na marginesie i krótkie opowiadania z życia z tym humanoidem, a mężczyznę z jego humanką obserwujemy. Autor tej sztuki, Jarosław Murawski, on troszeczkę inny te humanoidy zrobił niż ja.
Niemniej jest dużo podobieństw i bardzo, bardzo mnie zainspirowała ta sztuka i zaczęłam myśleć, jakby rozwinąć właśnie wątek tej kobiety, która ma tego humanoida, bo myślę, że na styku mężczyzna, człowiek, kobieta, humanka są inne sytuacje i to wyzwala jakby taki inny rodzaj napięć niż styk kobieta ludzka i mężczyzna humanoid. Więc więc właśnie pomyślałam, żeby to tak pociągnąć. No i tak powoli, kroczek po kroczku właśnie napisałam to szkicowe opowiadanie, no a potem już po nawiązaniu współpracy z wydawnictwem zaczęło to się rozrastać w powieść. Rozumiem. No i okej, zaczęła się ta powieść tworzyć, ale jak wspomniałaś na samym początku, to niekoniecznie miało mieć te elementy science fiction. Przynajmniej ja tak zrozumiałem tę twoją wypowiedź. To czym Zapisz zmiany miał być na początku? Na początku to nie myślałam o tym, żeby skupiać się na świecie. Tak bardzo skupiałam się na relacjach, że zapomniałam o skupianiu się na świecie, tym właśnie uniwersum takim. No a potem to zaczęło być koniecznością, no bo trzeba było gdzieś osadzić te akcje, umotywować, dlaczego oni są właśnie w takim podziemnym świecie, rozejrzeć się wokół, wprowadzić różnych bohaterów. Ja w ogóle lubię w mojej twórczości, także tej nieopublikowanej, wprowadzać dużo bohaterów. Nie potrafię pisać tak wąsko, żeby byli tylko główni bohaterowie. Ja w ogóle widzę to w życiu tak, że bardzo wchodzimy w relacje z różnymi ludźmi i że to nie jest tak, że to, co ważnego się u nas dzieje, jest tylko zależne od jakiejś najbliższej osoby, tak jak na przykład nieraz są takie filmy, chyba amerykańskie najczęściej, że w zasadzie to ktoś nie ma rodziny, że jest jedna osoba i ona ma drugą osobę dla ciebie najważniejszą i w zasadzie nikogo jakby wokół nie ma, takie czasem odnoszę wrażenie, a trudno to sobie wyobrazić i dlatego ja wprowadzam dużo pobocznych postaci i dużo sytuacji takich społecznych, no i to wymusza jednak różne inne konteksty. No bo właśnie też kolejna rzecz, która wymusiła trochę to skupienie się jednak, żeby zrobić tę oprawę sci-fi, no żeby nie była akcja w jednym miejscu. Oni muszą się przemieszczać gdzieś tam się, mimo że to jest taki podziemny, zamknięty świat, to jednak no, ta akcja musi być w różnych miejscach. No więc je trzeba wykreować, zastanowić się, jak wyglądają i tak powoli to się, ta warstwa właśnie fantastyczna, znaczy bardziej taka science się rozrastała. Ale to od samego początku zakładałaś, jak rozumiem, to, że się pojawi gdzieś tam ten robot i że będzie to relacja robot-człowiek. To, tak, tak, to było jakby takim trzonem tego wszystkiego, wokół czego ma się cała książka tworzyć. No i okej, i ona się tworzyła. To opowiadanie, które wysłałaś do wydawnictwa, to na jakim to tak mniej więcej etapie było? Ile zanim wydawnictwo to zaakceptowało i powiedziało: pani Kasiu, pani pisze dalej, bo to jest dobre, to ile książki udało ci się napisać? Myślę, że tak jedną trzecią. To był głównie ten wątek Cezara i Liv. Olgi nie było w ogóle w tym opowiadaniu. No i tych dodatkowych osób też nie. No także tak powiedziałabym, no właśnie jedną trzecią mniej więcej. To też było tak, że dostałam odpowiedzi od kilku wydawnictw, ale to wydawnictwo Janka odpowiedziało mi najbardziej konkretnie, to znaczy nie powiedzieć, bo właśnie usłyszałam od kilku i to jest też dobra nauczka w ogóle dla mnie, żeby jednak takich małych form nie oddawać, żeby wykończyć to, uprzeć się jednak, zaciąć się i wykończyć, bo usłyszałam od kilku wydawnictw odpowiedzi, że to jest dobre, ale za małe i potrzeba więcej. No ale nie wiązała się z tym obietnica wydania, tylko że no jak pani dopisze, to proszę przysłać i będziemy znowu czytać. A wydawnictwo Janka powiedziało: proszę przysłać, wydamy. No i to było takim silnym motywatorem do tego, żeby mimo wszystko pisać, nawet jak były przestoje.
Jak w ogóle wygląda współpraca z wydawnictwem? Jak to jest? Bo teraz książek na rynku mamy zatrzęsienie, gdzie człowiek się nie otrze o jakąś publikację i wypowiedzi ludzi, którzy tworzą książki, to ciągle się mówi self-publishing, że to jest takie super, bo wydawnictwa to zedrą z ciebie ostatni grosz i tak naprawdę wezmą bardzo wiele pieniędzy i w sumie autor za to nic nie dostanie i najlepsza forma publikacji to jest self-publishing, czyli po polsku mówiąc wydanie własnym sumptem. No ale tak mi się wydaje, że w przypadku osoby niewidomej to nie ma szans, żeby to zrobić i żeby to zrobić ładnie. To znaczy, ja uważam, że wydanie własnym sumptem w przypadku żadnej osoby, która nie ma dość na to pieniędzy, nie ma szans, żeby wyszło to ładnie, bo... Albo wiedzy, umiejętności. To też, ale pieniądze są tu przeogromnie ważne, ale wiedza i umiejętności też, bo tak. Bo ja na przykład często spotykam się, jeżeli chodzi o self-publishing, że brakuje korekty, że ktoś po prostu pożydził na korektę, stwierdził, ja ładnie piszę, tak po polsku, no dobrze się mnie czyta, co będę te korekty... W sumie przeczytałem to sam 3 razy, nie widzę błędów, tak, jest dobrze. Przeczytał, Stasiek przeczytał, podobało im się. I okej, podobało im się, ale jednak widzę różnicę między książką, która jest po rzetelnej korekcie zrobionej przez profesjonalistę, a bez korekty albo po korekcie, którą ktoś tam komuś zrobił grzecznościowo, jakieś pozaznaczał najważniejsze błędy. Więc ta korekta dla mnie jest bodaj największym atutem współpracy z wydawnictwem. Ja myślałam bardziej, że umiem pisać przed podjęciem współpracy z wydawnictwem, a gdy dostałam pierwszą korektę, bo to wygląda tak. Ja przesłałam już ten ostateczny tekst, już tej powieści i potem wydawnictwo mi odesłało po korekcie. Ja naniosłam znowu swoje tam zmiany na ten skorygowaną, na ten skorygowany tekst i potem znowu wydawnictwo i potem znowu ja i chyba tych korekt było 6. I jak ja zobaczyłam pierwszą korektę, to po prostu złapałam się za głowę i powiedziałam, myślałam, że umiem pisać, myliłam się. Tam praktycznie nie było akapitu, żeby nie było w nim poprawki jakiejś. Jak w ogóle współpracowałaś od takiej strony technicznej, jeżeli chodzi o tę korektę? To było na zasadzie jakiegoś śledzenia zmian w Wordzie, czy po prostu dostawałaś plik przerobiony i sobie porównywałaś z oryginałem, który wysłałaś? Nie, to było śledzenie zmian. Właśnie to jest ważne też, jeżeli ktoś chciałby pisać i rzeczywiście wydać książkę, to ważne jest, żeby właśnie używać już takich narzędzi, nie tam jakichś notatników, tylko rzeczywiście Worda, żeby opanować to śledzenie zmian. Nie trzeba jakiejś wielkiej filozofii tak naprawdę i super znajomości, ale właśnie to śledzenie zmian przydaje się. No i w sumie, no i komentarze, obsługa komentarzy, bo czasem też właśnie o różnych kwestiach dyskutowaliśmy w komentarzach, czy coś będzie tak, czy nie tak. Bo to też nie jest tak, że to, co skoryguje wydawnictwo, to jest wypowiedź z nieba i tak trzeba zrobić, tylko w pewnych kwestiach to faktycznie jest wypowiedź z nieba, na przykład jak chodzi o jakieś tam, nie wiem, poprawki, powiedzmy, nie wiem, ja popełniałam taki błąd, że pisałam USA było, zrobiło, no a powinno być były, zrobiły. No i to jest po prostu błąd, konkretny błąd. Jego trzeba poprawić bezwzględnie. Ale na przykład, jeżeli sugeruje korekta jakieś słowo, które byłoby lepsze niż to, którego użyłam, to mogę albo rzeczywiście zatwierdzić tę zmianę, albo na przykład jeżeli i to słowo, które zasugerowała korekta mi nie pasuje, to możemy jeszcze pomyśleć nad jakimś jeszcze innym słowem, które będzie jeszcze bardziej adekwatne. Więc to też jest taka współpraca, ale raczej w dużej pokorze od strony autora, bo trzeba pamiętać o tym, że ten korektor, redaktor jest czytelnikiem, który nie wie, co autor miał na myśli, bo nie siedzi w jego głowie, tylko musi zrozumieć, co autor miał na myśli czytając, a więc bardzo warto cenić takie uwagi od takiego korektora, bo też ja pisząc nie miałam pojęcia, ile skrótów myślowych stosuję, bo ja wiem, o co mi chodziło.
No ale to czytelnik jeszcze musi wiedzieć. A czytelnik musi, tak, też musi wiedzieć, o co autorce chodziło, co miała na myśli. To się zgadza. Albo na przykład kwestia poczucia humoru. Mhm. No żeby takie poczucie humoru, myślę, że są takie elementy humorystyczne w tej książce. I no też, żeby to poczucie humoru było takie raczej ogólnozrozumiałe. No nie wiem, ze 2-3 takie momenty zdarzyły się, że ja uważam, że coś jest śmieszne, a po prostu wydawca tego nie załapał. I wtedy mogłam się zastanowić, to chyba to nie jest takie zabawne, chyba tylko mnie to bawi, albo może, nie wiem, w jakimś żargonie by to było zabawne dla jakiejś małej konkretnej grupki, ale niekoniecznie dla wszystkich. I to było dobry, to był dobry znak, że może warto się tutaj zastanowić. Więc te korekty też były uwagi co do nawet samej kreacji postaci, czy tam fabuły, ale głównie kreacji postaci. Na przykład długie rozmowy prowadziłyśmy z panią Janiną z wydawnictwa na temat Cezara, na ile on ma być ludzki, na ile robotyczny, jakie mają być jego reakcje na poszczególne rzeczy, a jeżeli takie, to jaka jest motywacja, że on jest właśnie taki, a nie inny, żebym ja zrozumiała swoją postać, żeby mi się ona nie wymykała spod kontroli. To były takie też rozmowy. Wydawałoby się, że w sumie skoro ty tę postać wymyśliłaś, to powinnaś ją rozumieć, a to nie zawsze tak jest. No, czasem można dać się ponieść po prostu, na przykład bardzo polubić postać, albo chcieć, żeby czytelnik ją polubił i w konsekwencji... Idealizować. Na przykład idealizować, albo dać jej jakąś nieadekwatną reakcję, która wydałaby się jednak... No, że czytelnik taki by się spodziewał, ale ona nie pasuje do charakteru tej postaci. No, ja w pewnym momencie tego mojego Cezara zrobiłam tak bardzo ludzkiego. Znaczy on nadal jest bardzo ludzki, ale był jeszcze bardziej ludzki, w sensie zbyt emocjonalny był. Zbyt taki impulsywny w reakcjach. I tutaj właśnie dostałam fajną wskazówkę od wydawcy, żeby jednak był bardziej skoncentrowany na celu. To ci, którzy może przeczytali i ty będziesz wiedział na przykład, jak jest scena w podziemiu, gdzie on widzi różne sceny, które można uznać za przerażające, bulwersujące czy gorszące. I początkowo on w mojej powieści bardzo przeżywał to, co widział, emocjonalnie reagował na to, co widział. A w ostatecznej wersji on mówi... Aha, tutaj dzieje się taka rzecz, ale tutaj nie ma Oliwii, idę szukać jej dalej. I o to chodzi, żeby jednak... Tak, bo on był skoncentrowany, tylko na niej, co później będzie miało dramatyczne skutki. Dodajmy, nie uprzedzając faktów, tylko zachęcając do sięgnięcia po książkę. Tak, i to właśnie była wskazówka wydawcy, żeby jednak ostudzić emocje, że on tu ma być maszyną, która właśnie ma zaprogramowane, że on ma teraz ją odnaleźć i tu jesteśmy, tu się skupiamy. Jest zaprogramowany na nią, działa według konkretnego algorytmu. To jest algorytm o bardzo dużej ilości rozgałęzień, ale jednak mimo wszystko. Tak, dokładnie. Więc ta korekta była niesamowicie pouczającym, cennym, no wspaniałym etapem i bardzo, bardzo uczącym pokory etapem pracy nad powieścią. Jak to jest w ogóle, bo wspominasz o korekcie, ale ona już zaczęła się jakby od samego początku, czy jeszcze coś przed korektą ma miejsce? No oczywiście domyślam się, że jakieś podpisanie umowy, ale czy to jest taka jedyna rzecz i od korekty właśnie się zaczyna? Oczywiście w momencie, kiedy dostarczyłaś wydawnictwu całość publikacji, bo jak się domyślam, prace już trwały na ukończonej książce, czy to tak etapami? Tak. Na ukończonej, a przed jej ukończeniem, jak wysłałam to opowiadanie, to po prostu wtedy dostałam takie uwagi, co jest mocną stroną, co należy poprawić. Także taki krótki, motywujący opis. Ale to już wtedy była informacja, że jesteśmy zainteresowani wydaniem, tak? Tak. To już była informacja, tak. No i właśnie później rzeczywiście nastąpiło to podpisanie umowy. I to znaczy najpierw wysłałam już tę pełną wersję, tak, najpierw wysłałam pełną wersję, a potem było podpisanie umowy, no i wtedy już się rozpoczęły te korekty. Najpierw były korekty i one trwały najdłużej, zdecydowanie był to najdłuższy etap
powstawania książki. I też akurat w tym wydawnictwie jest tak, że są dwie osoby, więc to też było fajne, bo to było tak, czytała pani Janina, potem czytałam ja, potem tekst trafiał jeszcze raz do pani Janiny, która tak przeglądała to, co ja tam naniosłam i taką oczyszczoną wersję dawała panu Janowi, który nie wiedział, co kto wprowadził, tylko dostawał ją taką świeżą. On z kolei wprowadzał poprawki, ja dostawałam wersję, odsyłałam i tak to szło, więc trzy osoby tak naprawdę czytały. To fajne było, bo też te dwie osoby zauważały coś innego, a czasem na przykład tam ze dwa czy trzy razy się powiedzmy zdarzyło, że się państwo Jan i Janina nie zgadzali ze sobą. To znaczy coś, co na przykład mi poprawiło jedno, drugie mi poprawiło też jeszcze w inną stronę. Więc to było bardzo ciekawe. I do kogo należała ostateczna decyzja w takiej sytuacji? Do ciebie jako autorki? Powiedziałabym mimo wszystko, że do nas. Że cała... wszystkie takie rozstrzygnięcia ostatecznie były kwestią konsensusu. To znaczy wszystkie strony musiały się na to zgodzić. No więc chyba trudno... Zależy też co dla kogo, jak było ważne. Jakby były takie kwestie, kiedy... na przykład jeżeli ja widziałam, że żadna... że korekty idą w tę stronę, która mi nie odpowiada, ale jednocześnie to, co ja chcę, to nie odpowiada korekcie, to wtedy na przykład była taka jedna scena, ją jeszcze raz przerobiłam trochę i wtedy już było okej. Jakby szuka się konsensusu, tak bym powiedziała. Wszyscy mają być zadowoleni. To jest tak, że książka jest moim dziełem, ale efektem pracy wszystkich, którzy nad nią pracują i wszyscy mają być zadowoleni. Tak to odbieram. No i jak powstała tak już po tych wszystkich korektach, przyszedł czas na skład, czyli już wtedy dostałam PDF do przeczytania i już w PDF-ie, no to wiadomo, bezpośrednio na PDF poprawek nanosić nie można, tylko już wtedy musiałam w osobnym pliku wypisać i też troszeczkę tu taki mały techniczny pojawił się problem, który oczywiście łatwo się udało rozwiązać, no bo po prostu działa to tak, że trzeba wypisać na której stronie i w którym wierszu jest jakaś tam usterka i jak ją poprawić. I problem był z liczeniem tych wierszy, no bo... No tak, bo numery stron to da się z PDF-a sczytać, z wierszami może być gorzej. Tak. Właśnie ten układ tekstu po prostu troszkę tam robił problem, ale to nie było też jakieś takie trudne, to bez problemu. No i to był pierwszy skład. Z ciekawości, jak sobie z tym poradziłaś? Wiesz co, nie pisałam tych numerów wierszy. Aha. Pisałam po prostu stronę i jakie słowo. Jakie słowo, jakiś jakie fragment. Słowo. Tak, dokładnie. Jasne. To był pierwszy skład. To jest też ciekawe, jak się czyta i jakie jednak niby trzy osoby to czytają i jeszcze przydarzają się błędy, które wszyscy przeoczą, bo jest tak dużo drobiazgów do poprawienia, że jeszcze mogą się zdarzyć naprawdę rzeczy, które... No nawet czasem mogą się wydać podstawowymi błędami. Nie wiem, nawet jakiś ortograf może wpaść po prostu przez taki ferwor walki, bym powiedziała, z tym tekstem. I potem był drugi skład. I już ten drugi skład był chyba składem ostatecznym i już wtedy tekst był gotowy. I potem była okładka. No i... Aha, nie, jeszcze przed okładką, przepraszam. Przed okładką był... taki moment na przygotowanie noty o autorze, na przesłanie mojego zdjęcia i na blurb, czyli ten opis książki, który powstaje, który jest na okładce. No i to też, który trafia do tych różnych portali w rodzaju Lubimy Czytać i różnych stron pewnie, tak? Tak. Gdzie można sobie na przykład książkę kupić, to wszędzie ten opis właśnie tam trafia. Tak, i to też był efekt naszej wspólnej pracy, to znaczy ja napisałam coś od siebie, potem właśnie wydawcy to troszeczkę przerobili, dodali z kolei coś od siebie i tak jakby wspólnie to można powiedzieć zrobiliśmy. Fajnie, bardzo fajna była ta współpraca pod tym względem, że to wszystko było ze mną konsultowane. Ja miałam we wszystko wgląd, to wszystko było mi przesłane nawet po zmianach do akceptacji.
Więc to nie było tak, że ja nie miałam wpływu na to. No więc właśnie powstał ten blurb, powstała notka, no i zdjęcie, i na tymże etapie ujawniło się, że jestem niewidoma, bo wcześniej nie powiedziałam tego wydawcom. Nie powiedziałam tego wydawcom, bo uznałam, że jeżeli powiem, to chcąc nie chcąc będą patrzeć na mnie lub mogą patrzeć na mnie przez ten pryzmat. Chciałam się sprawdzić. Kręciło mnie to, że w ogóle nie jestem oceniana pod tym względem. Bo wy nie mieliście okazji w ogóle się spotkać. To wszystko było załatwione online. Tak, tak, bo wydawnictwo jest z Pruszkowa. Aha. Moja pruszkowska mafia wydawnicza. Więc, no ale wtedy już tak. Wtedy po pierwsze, że w notce autorze napisałam, że jestem niewidoma. Wahałam się, czy to napisać, czy nie napisać, ale uznałam, że napiszę, bo wypisywałam tam ważne, to co jest ważne o mnie, a to jest jednak ważne, a poza tym pomyślałam sobie, że troszeczkę może to marketingowo być atrakcyjne, bo jak ktoś zobaczy, że napisała osoba niepełnosprawna książkę, no to się może zainteresować. A poza tym uznałam, nie byłam przekonana, sam wiesz jak to jest ze zdjęciami nas. Wiesz, że i wszyscy słuchacze to zapewne wiedzą, że robienie zdjęć osobom niewidomym to jest taka loteria. No wyjdzie, tak, aż wyjdzie albo nie wyjdzie, i to też jeszcze, prosto, w zależności od tego, jak osoba, powiedzmy, gdzieś tam radzi sobie z tym wszystkim, czy tu jeszcze jakieś problemy nie są z oczami, no wiadomo, i różnie w różnych sytuacjach to bywa. Więc to byłoby ryzykowne w tym momencie. No właśnie, i dlatego pomyślałam sobie, że jeżeli... A przed zdjęciem powstawały te opisy. Więc pomyślałam sobie, że jeżeli zdjęcie będzie wyraźnie uwidaczniało to, że jestem niewidoma, to chciałabym uzasadnić, dlaczego tak, a nie inaczej na tym zdjęciu wyglądam. Więc dlatego uznałam, że jednak poinformuję. Jaka była reakcja? A reakcja była... Zaskoczenie, taka pozytywna. Trochę ekscytacji, fascynacji, zaskoczenie, ale jakby wymagania nie zostały obniżone. O tak powiem. No bo już nie było z czego obniżać. Tak naprawdę lwią część pracy wykonaliście przecież. Tak, ale myślę, że nie zostałyby mimo wszystko obniżone. Tak sądzę. Natomiast co z tym zdjęciem, bo to też była ciekawa historia. Z tym zdjęciem, no miałam bardzo dobre zdjęcie, takie naprawdę super, przez profesjonalnego fotografa zrobione, ale co się okazało, że ono jest w za niskiej rozdzielczości. I na okładkę nie może być, bo tam do internetu jest inna rozdzielczość, ale jak już to ma być wydrukowane na papierze, to musi być inna. Ja no tak, starałam... żeby się ta pikseloza taka tak, nie zrobiła. Dokładnie. Tak. I starałam się skontaktować z tym fotografem, ale on tam był zajęty, nie miał czasu mi tego przerobić, poprawić, znaleźć tego zdjęcia, więc czas mi tu już mijał, terminy pędziły, więc zaczęłam szukać innego fotografa, żeby zrobić nowe zdjęcie. Koleżanka, która jakiś czas wcześniej miała swój koncert, właśnie też niewidoma, Agnieszka Łozińska zresztą, doradziła mi, żebym skorzystała z usług tej fotograf, z której ona korzystała, bo dziewczyna sobie właśnie fantastycznie poradziła z tymi kwestiami niepatrzenia. I rzeczywiście skontaktowałam się z tą dziewczyną. Tam wiadomo, makijaż, fryzura, przygotowałam się i tak dalej. I co się okazało, współpraca była fantastyczna, po prostu fantastyczna. Dziewczyna ma duże doświadczenie w fotografowaniu ludzi, bo jest fotografem głównie takich sesji ślubnych i tego typu. Więc świetnie sobie radziła. Było jeszcze to bardzo fajne, że przed zrobieniem tego zdjęcia jej koleżanka robiła mi fryzurę, więc chwilę porozmawiałyśmy, opowiedziałam o książce, jakoś tak poczułyśmy klimat tej wspólnej znajomości i współpracy i nie było to takie, że wchodzimy i od razu cykamy fotki, tylko no, fajna atmosfera i tak jakoś udało jej się, no ona fajnie też pomyślała, no bo jak my stoimy, to też pewnie wiele niewidomych osób rozumie ten problem, że jak się stoi, to człowiek ma poczucie takiego formalizmu, że to nie jest taka swobodna, naturalna pozycja. Że się może spiąć. Tak, więc ona mnie posadziła. I to było super rozwiązanie, że ona mi zrobiła to zdjęcie na siedząco, bo ono wyszło bardzo swobodnie i naturalnie. Jakoś tak fajnie w ogóle wyszła ta sesja, tak profesjonalnie. Dostałam tyle komplementów odnośnie tego, jak wyglądam na tych zdjęciach, jak też profesjonalnie one zostały zrobione. Nawet oczy mi tak fajnie wyszły, że osoby...
No bo to generalnie po moim wyglądzie to no, nie jestem jakąś strasznie rzucającą się w oczy osobą niewidomą, jak chodzi o wygląd, ale niemniej jednak no, widzi się to, no bo trochę jednak te oczy się różnią. Natomiast na tym zdjęciu tak jakoś fajnie wyszło, że po prostu osoby naprawdę zaufane powiedziały, że tego nie widać. Że nawet to spojrzenie jakoś tak się udało skierować właściwie prosto i tak dalej, no że naprawdę zdjęcie jest super udane, więc jeszcze przy okazji tej książki zrobiłam sobie bardzo dobre zdjęcia. Zresztą była taka sesja, kilka tych zdjęć wyszło, czy nawet kilkanaście, a też pewnie wiele osób tutaj ze środowiska naszego wie, że dobre zdjęcie jest na wagę złota, bo do wielu różnych rzeczy potem trzeba wysłać zdjęcie, więc dobre zdjęcie jest na wagę złota. Więc właśnie to zdjęcie jest, no i później już było co? Później właśnie była okładka. Później była okładka i wygląda to tak, że projektantka dostała tekst książki, miała tam jakiś czas na przygotowanie okładki. Przygotowała dwie propozycje tej okładki. Jedna to była ta, która jest. No i druga propozycja. Nie wiem, czy może wiesz, jak wygląda moja układka? Szczerze mówiąc, nie. I to myślę, że jest dobry moment, że może mogłabyś opisać, jak ona wygląda. Bo jakoś nie miałem okazji nigdzie się zapoznać z opisem tej okładki, albo gdzieś mi ona umknęła, nawet jeżeli gdzieś był dołączony jej opis. Bo szczerze mówiąc, nie pamiętam. Mm-hmm. No właśnie. Okładka moim zdaniem jest bardzo fajna. I bardzo dobrze odzwierciedla to, o czym jest książka. Bo jest tak, że dość skomplikowane to jest, aż mi brat z bratową pozowali do tego, żeby im pokazać, w jakim układzie są ciała tych ludzi. Bo to jest tak, że tak jakby przysiada na piętach mężczyzna, na podłodze, no tak, nie widać tej podłogi, ale w sensie można sobie to tak wyobrazić. Jakbyś przysiadł tak na piętach i kobieta mężczyźnie siedzi na kolanach, ale nogi ma złączone i z boku, jakby nie, że obejmuje go tymi nogami, tylko że tak nogi ma skierowane w bok. Rozumiem. I siedzi na jego kolanach i oni się obejmują i to ich objęcie jest takie bardzo ścisłe, bardzo ciasne. Oni są w siebie tak bardzo intymnie, mocno wtuleni. Jest tak, że... I w sumie ona jest jakby trochę nad nim. To tak wygląda właśnie... W pewnym sensie ona troszeczkę jakby nad nim góruje, no bo właśnie jest jakby troszkę wyżej i on tak... zaraz, co tam jeszcze jest dalej? Aha. I na tej układce wygląda tak, że ciało tego mężczyzny jest wypełnione zerami i jedynkami. W sensie, no taki deseń zer i jedynek. Co fajnie pokazuje to, że jest humanem. Jest humanem, tak. Więc tak wygląda ta układka. A ona jest czerwona. Bo to jest takie jakby bo to nie jest zdjęcie, tylko to jest rysunek. Ona w sensie kobieta. Kobieta, okej. Okay. Kobieta. Wypełniona jest czerwonym kolorem jej ciało. I co? I drugie, to była jedna propozycja układki, a druga propozycja układki, na którą się nie zdecydowałam, to była twarz, której jedna połowa jest twarzą mężczyzny, odwróconą jakby głową w dół, a druga połowa we właściwej pozycji jest twarzą kobiety. Ale na tę się nie zdecydowałam, tylko jednak na tę z parą, bo wydała mi się bardziej adekwatna. No bo i to była twoja i tylko twoja decyzja, tak? Odnośnie tego, która okładka będzie tą właściwą, czy konsultowałaś też z wydawnictwem? Trudno mi powiedzieć, co by było, gdybyśmy się nie zgadzali pod tym względem. Aha, rozumiem. Ale i wydawcom, i mnie podobała się bardziej ta okładka, która jest, więc w zasadzie nie było dyskusji. Okay. Natomiast oczywiście dostałam to do stwierdzenia. To też nie zostało podjęte beze mnie, tylko też miałam głos. Natomiast szczerze powiem, myślę, akurat pod względem okładki, bo moje wydawnictwo ma takie hasło, że autor jest najważniejszy, więc myślę pod względem okładki, że gdyby mi bardzo zależało na innej niż im, to by się zgodzili. Tak sądzę. No i potem już po powstaniu tej okładki, no to już książka poszła do druku. Też jestem zadowolona z tego, bo jest na fajnym papierze wydrukowana, takim grubszym. Są wygodne marginesy,
że takie no, trochę większe, że nie trzeba tak bardzo rozginać tej książki, żeby ją czytać. To tak ze względów takich estetycznych, żeby się nie niszczyła, żeby wygodniej się czytało, to dla widzących jest po prostu wygodne. No i tak, no i potem właśnie ta wersja papierowa powstała, no i już zaczęła się sprzedaż. I czy to jest już ten moment, kiedy wydawnictwo zrobiło wszystko, czy jeszcze możesz liczyć na jakąś dalszą pomoc w rodzaju promocji, jeszcze jakiejś dodatkowej współpracy, organizacji różnych rzeczy? Jak to wygląda? No teraz to trochę część rzeczy robi wydawnictwo pod względem promocji, część rzeczy robię ja, po prostu... Każdy się stara robić, co może, tak bym określiła. No, wydawnictwo zorganizowało mi spotkanie autorskie. Też nie jest wcale tak łatwo no, zorganizować prowadzącego takiego spotkania. A to spotkanie było właśnie takie fajne, udane pod tym względem, że bardzo dobrze poprowadzone było. Recenzje pierwsze zorganizowało mi wydawnictwo, bo ma tam zaprzyjaźnione blogerki literackie, które zrecenzowały, no wydawnictwo umieściło na przykład właśnie na Lubimy Czytać książkę. Wybieramy się za jakiś czas na targi książki, także ja też tam będę. Są też takie elementy tych działań, które ja robię, czyli również staram się nawiązywać kontakty z blogerami, reklamować się na grupach facebookowych. Zresztą wydawnictwo też tam na paru grupach facebookowych zareklamowało. I był też taki wywiad ze mną, który właśnie wydawnictwo przeprowadziło. Pani Janina z wydawnictwa zawsze robi wywiady z autorami. Tak teraz to promocja wygląda tak, że po prostu jakie kto ma możliwości, to w ten sposób stara się coś tam dla tej książki robić. No oczywiście wydawnictwo zadbało o to, żeby ona się tam w księgarniach znalazła. No tak, są też takie na przykład osoby, z którymi ja chciałabym nawiązać kontakt, no chociażby ten Storytel, no ale współpracują tylko z wydawnictwami, czy tam na przykład niektórzy blogerzy też współpracują tylko z wydawnictwami, nie współpracują bezpośrednio z autorami, więc wtedy też o ten kontakt proszę wydawnictwo. Także na etapie tej promocji to już jest takie, że po prostu każdy stara się robić co może. To jest bardzo czasochłonne. Ja też na przykład widzę teraz, jak szukam tych blogerów, to no jest to mnóstwo pracy, bo trzeba przeglądać te blogi, sprawdzać, czy ktoś w ogóle sensownie pisze, no bo jest ograniczona ilość tych egzemplarzy recenzenckich, nie możemy ich rozdać w nieskończoność, zresztą też nie ma sensu tak się głupio rozdawać, tylko trzeba jakiemuś blogerowi dać, który będzie potrafił napisać niekoniecznie, że pozytywną, ale sensowną. Ale sensowną recenzję. Z ciekawości, ile takich egzemplarzy recenzenckich zwykle jest? Wiesz co, nie wiem. Nie mam pojęcia, ile ich jest. Aha. Trudno mi powiedzieć. Rozumiem. W ogóle, jeżeli chodzi o egzemplarze, to wiele kwestii, też o które pytasz, jest zależnych od tego, z jakim się wydawnictwem współpracuje. Tak, ja się tego domyślam, tylko no jakby mamy tu ciebie na antenie, więc możemy mówić na jakimś konkretnym przykładzie, ale też właśnie chodzi mi o to, żeby nasi słuchacze mieli jakiś taki mniej więcej obraz tego, że jeżeli jednak się zdecydują napisać do jakiegoś wydawnictwa, na co mniej więcej mogą liczyć, ale tak, dobrze, że to podkreślasz i dobrze, że też, że o tym mówisz, że każde wydawnictwo jest inne, ma swoje różne zasady i może to różnie wyglądać. Oczywiście, to się zgadza. No i to różnie też wygląda pod względem i wynagrodzenia dla autora i w ogóle pieniędzy. Na przykład ja nic nie płaciłam, a są takie wydawnictwa, w których częściowo pokrywa autor na przykład koszty wydania. Więc to też jest ważne, że no te umowy wyglądają bardzo różnie. Poczekaj, bo jak to w ogóle wygląda właśnie, skoro już poruszyłaś ten temat, a też do niego chciałem prędzej czy później dojść, bo no wiadomo, pisze się książkę, żeby na niej jakoś zarobić. Nie. I teraz... Nie? Nie? Nie. To co, dokłada Remigiusz, się do interesu? Remigiusz Mróz pisze książkę, żeby na niej zarobić. Katarzyna Zawodnik pisze książkę, żeby ją ktoś przeczytał. Okej, okay, czyli co, czyli ty jeszcze do tego dołożyłaś? Czy chociaż się zwróciło? Znaczy nie wiem, bo wynagrodzenie będzie dopiero pod koniec roku. A, no tak. I wtedy będzie podsumowanie tej sprzedaży.
Natomiast trochę wkładam w to pieniędzy, dlatego że niestety tu odsłania się ciemna, nieciemna. No jakaś tam strona promocji, to znaczy to taka romantyczna wizja, że książka to dobra książka się sama obroni i książka to jest książka i dobro kultury. No to jest, książka to jest produkt, który trzeba sprzedać. I jeżeli ja chcę, żeby o mojej książce, dobrze albo źle, ale żeby opowiedział bardzo poczytny bloger, to ja mu muszę zapłacić. O proszę, czyli to nie jest tak, że zgłaszasz się do takiego blogera, ale bloger, który, żeśmy mieli jasność, bloger, który zajmuje się recenzowaniem książek, tak? Tak, czy... i nie każdy, no bo są blogerzy, którzy to robią za darmo, ale są też blogerzy czy vlogerzy, którzy za darmo tego absolutnie nie zrobią i którym trzeba nawet zapłacić za to, żeby na swoim Instagramie poinformowali nawet nie, czy książka jest dobra, czy niedobra, tylko że jest. Wiesz, bo ja zrozumiałbym coś takiego, że na przykład ktoś prowadzi jakiś, na przykład, no nie wiem, kanał na YouTubie zajmujący się czymś i książka jest niejako takim elementem, który on jakoś tam, powiedzmy, reklamuje. To było dla mnie jasne, no bo różne produkty się reklamuje. Ale myślałem, że na przykład jeżeli chodzi o takie blogi typowo z recenzjami, to po prostu no jednak nie ma tutaj tej kwestii takiej, że się komuś płaci, no bo wtedy od razu można się zastanawiać, czy taka recenzja jest rzetelna. No właśnie, no nie miałam o tym pojęcia, dopóki nie zaczęłam właśnie działać w tym. To znaczy myślę, że takie recenzje są rzetelne, bo właśnie dlatego ci blogerzy nie chcą współpracować z autorem bezpośrednio. No żeby nie było, że współpracują z twórcą, bo wydawnictwo jest firmą i jakby oni oceniają produkt tej firmy i wtedy mogą sobie pozwolić na krytykę. To kto za to, kto wtedy za to płaci, za taką publikację? Ty czy wydawnictwo? A to zależy, jak się umówimy. Rozumiem. Okay. To zależy, jak się umówimy. Formalnie musi to zrobić wydawnictwo. Wydawnictwo, no tak, no wiadomo, jeżeli chodzi o jakąś taką partycypację w kosztach, no to to jest właśnie zawsze kwestia umowy, tak, dokładnie. I no i tak to wygląda. I to są, powiem ci, duże kwoty. To nie są małe pieniądze. Ja z jednej strony ich rozumiem, bo jeżeli na przykład oni, no bo to jest jakiś rodzaj ich pracy, to znaczy przeczytanie książki, powiedzmy, trwa 4 godziny, no i dajmy na to godzina, półtorej napisanie recenzji, zrobienie tej całej oprawy na tam mediach społecznościowych. Niech to będzie, dajmy na to, 5 godzin pracy. No przyjemności też, no bo czytanie tej książki, no chyba, że akurat się nie podoba, to wtedy przyjemności nie ma, no a już podpisał umowę, więc przeczytać musi, tak? No więc z jednej strony ja mam różne uczucia, wiesz, co do tego recenzowania. Myślałam nad tym dużo. Z jednej strony nie potępiam tego w czambuł, dlatego że jeżeli ktoś na to poświęca bardzo dużo czasu, to rozumiem, że no tak, no że po prostu no ma głowę na karku, robi z tego marketing. Tak, z drugiej strony no jest to takie trochę smutne, że za opisanie książki, za zrecenzowanie książki, tak mówimy, czytajcie ludzie, czytajcie to czytelnictwo, no i za to czytelnictwo trzeba płacić. Ale swoją drogą to też jest, słuchaj, pomysł na biznes. Otworzyć bloga, zyskać publiczność i czytać książki i żeby jeszcze komuś za to czytanie płacili. No, ale jak naturalnie, ktoś, jak tylko ktoś trzeba lubi, zyskać publiczność. Oczywiście, jak ktoś lubi czytać, to można i w drugą stronę pójść. Ależ oczywiście, że tak. Tak, tylko po prostu trzeba te recenzje faktycznie dobre pisać, no bo to jest też ważne, właśnie jakość tej recenzji. No i też, no i to jest taki element stresu, no bo jeżeli nie płacę, no to jeszcze jest tak, że no dobra, no napiszę, spodoba się, nie spodoba, no też nie fajnie, no ale na przykład zapłacić za recenzję, która okaże się krytyczna. A zdarzyło się? Nie. Nie, nie, zresztą wiesz co, ja na razie w sumie nie mam tych płatnych recenzji. Na razie jakby będzie tylko, jest tylko jedna wzmianka. To nawet nie będzie recenzja, tylko to będzie wzmianka na dużym kanale książkowym na YouTube o mojej książce. Więc ani ona tam pozytywna, ani negatywna, tylko taka bardziej informacyjna zajawka. No i to na razie jest z tych płatnych działań recenzenckich, na które się póki co zdecydowaliśmy.
Na razie próbuję z tymi bezpłatnymi blogerami, no i udało mi się tam pozyskać paru, wydawnictwo też pozyskało paru, więc jakieś tam recenzje się pojawiają i pojawiać jeszcze będą. No także tak to wygląda z tą prawą. No też piszę do czasopism z prośbą o albo wzmiankę, albo właśnie jakąś recenzję. No wysłałam teraz, w ogóle też starając się, w ogóle najtrudniejszą rzeczą w pisaniu książki już po jej, no nie wiem, niektórym się łatwo pisze książki, niektórym trudno. Dla mnie to nie było takie proste, ale ta promocja jest naprawdę trudna, bo jest dużo więcej książek niż osób, które chcą o tych książkach napisać albo je w ogóle przeczytać. A teraz książek jest coraz więcej, bo tak naprawdę autorem może być w zasadzie każdy. Nie trzeba już gdzieś tam toczyć boju z wydawnictwem. Jeżeli ktoś ma dużo zacięcia, no to może stworzyć sobie książkę sam i jest taka możliwość, choć tak jak wspomniałem, nie wydaje mi się, żeby dla nas ona była najszczęśliwsza, a też słusznie zauważyłaś, no, że jednak jest to różnica. Jest to różnica znaczy, wiesz, w jakości. Też kwestia jest usług zewnętrznych, nawet grafika, nie? To no czy tak. Ktoś widzi, czy nie widzi. Musi za tę okładkę zapłacić. Ale to jest organizacja, wiesz, to trzeba dużo. No, to jest mnóstwo czasu. Przede wszystkim na self-publishing trzeba mieć masę czasu. Po prostu poświęcić się temu tak naprawdę zadaniu w całości, tak? Stworzyć książkę i nie dość, że ją napisać, to jeszcze ją wypromować. No ale są tacy, którzy idą tą drogą, a później nawet na podstawie takiego self-publishingu, to zdaje się z wydawnictwem Altenberg to tak było, że Radek Kotarski chyba, mam nadzieję, że nie przekręcam imienia i nazwiska. On zaczął od publikacji swojej książki, a później tak mu się spodobało, że tam kilka innych książek znanych youtuberów typu Dawid, Myśliwiec i inni tam wydano. Też mi tam to akurat zgrzytało, że nie wszystko było w wersji elektronicznej. Akurat pamiętam, że coś było, co chciałem przeczytać. Chyba książka właśnie człowieka, z którym ty też miałaś swego czasu styczność, czyli Rafała Gębury. 7 metrów pod ziemią, że ona się w wersji elektronicznej nie ukazała albo nie ukazała się równolegle. Bo ja nawet pamiętam, że wysłałem do nich zapytanie odnośnie tego, czy jest, bo bym sobie przeczytał. Akurat skanera nie miałem pod ręką, a tu odpowiedź, że nie, że może kiedyś będzie. No to jakoś do dziś nie przeczytałem, także stracili jednego czytelnika. A chciałem zapłacić. No widzisz. No właśnie. Więc tak to wygląda z wydawnictwami. Wspomniałaś o tym, no właśnie, jeszcze może dokończmy ten wątek. Właśnie, że o mur. Chciałam powiedzieć, że można się mocno odbić od muru po prostu takiej obojętności, że nawet nie dostaniesz odpowiedzi na maila. A często pewnie tak bywało. No to oczywiście. Bardzo niski procent mam maili z odpowiedziami. Od blogerów, od tych tam czasopism. No po prostu trzeba się nastawić, że będziesz pukać do wielu, wielu, wielu drzwi i niewiele z nich zostanie otwartych, aczkolwiek oczywiście to nie jest także żadne. Na przykład teraz niedawno blogerka mi zorganizowała konkurs na swoim blogu, gdzie właśnie była do wygrania książka, no i też tam parę osób wzięło w tym udział. No i mam nadzieję, oczywiście tego no nie sprawdzę, ale mam taką nadzieję, że może ci, co tej książki nie wygrali, ale ich zaciekawiła, to może ją sobie kupią, może przeczytają. No nie wiem, na przykład trafiłam też na blog bibliotekarki, która powiedziała, że ona o tę książkę postara się dla swojej biblioteki. Więc czasem są po prostu takie momenty farta, no ale trzeba czasu, cierpliwości i i jeszcze trochę cierpliwości. No tak, bo to wszystko musi mocy nabrać, aczkolwiek podejrzewam, że jest taki pewien punkt, po którym to wszystko idzie już łatwiej, bo zaczynasz być coraz bardziej rozpoznawalna i to o ciebie chcą się bić, no ale ty, jak rozumiem, jeszcze na tym etapie drogi nie jesteś. Na tym etapie nie jestem. Nie jesteś Remigiuszem Mrozem. Nie jestem, ale wiesz, naprawdę to jest kwestia w dużej, dużej mierze właśnie po pierwsze czasu na tę promocję, a po drugie jednak tych pieniędzy. Wiesz, za umieszczenie na półce w Empiku płacisz. Za patronat Lubimy Czytać płacisz. No za wszystko płacisz. I nie mówię, że się nie da bezpłatnie,
ale mówię, że płatnie jest o wiele taniej, a jak bezpłatnie, to z ogromnym nakładem czasu. Rozumiem. No i tu rzeczywiście też podejrzewam, że no, akurat wydawnictwo poszło ci na rękę, tak jak wspomniałaś, nie musiałaś płacić za to, bo akurat w ich przypadku jest tak, że autor nie płaci, co nie jest regułą, jak wspomniałaś. Nie jest regułą, bo miałam też propozycję wydania. Właśnie miałam też propozycję, dwie wydania, ale nie skorzystałam z nich, bo właśnie po pierwsze to były płatne i to były koszty około tam 7-9 tysięcy złotych, a po drugie to po prostu oni byli gotowi przyjąć ten tekst jaki jest, właśnie to opowiadanie i takie je wydać. A ja gdzieś tam niby je takie właśnie oddałam, a z drugiej strony gdzieś tam czułam, że to nie jest to i że trzeba to poprawić. I właśnie czułam, że jakby to wydać, To nie będzie to. Więc no i ze względów tych, no i oczywiście z tych względów finansowych, przeogromnie ważnych, nie zdecydowałam się na takie wydanie, żeby częściowo pokryć koszty tej publikacji. Tak. I jak rozumiem, wspomniałaś, no, że wynagrodzenie do ciebie spłynie pod koniec roku, to jak rozumiem jest jakiś procent, tak, który od sprzedanych egzemplarzy, tak? Od tego, ile wydawnictwo dostanie. Z ciekawości, jak duży to jest procent w takim przypadku? Ja już nie mówię o konkretnych kwotach, bo nawet ich nie znamy, ale jaki duży to jest procent tak mniej więcej? To jest no, 10%, 5%? Od kilku do kilkunastu procent. Teraz jak też rozmawiałam z kolegą, który wydaje również książkę, to właśnie tak i miał kilka też propozycji, to tak od, no, dla takich nieznanych jak my, szarych żuczków, to wydaje mi się, że od kilku do kilkunastu procent. Ale to kilkanaście procent jest dla ciebie. Tak. Od reszta? Ceny, od ceny netto... po jakiej zostanie sprzedana książka. Resztę zgarnia wydawnictwo i ci wszyscy, którzy gdzieś tam po drodze jeszcze nad tą książką pracowali. No ktoś mógłby pomyśleć, kurczę, mało, ale z drugiej strony, no w przypadku tego, jaką ty nawiązałaś współpracę z wydawnictwem, no to też trzeba sobie powiedzieć, że sporo osób pracowało też nad tą książką, włożyło czas, też środki w wydanie. Ale rzeczywiście. I też tak naprawdę nie ma gwarancji, że to się zwróci, no bo jakieś tam, bo teraz pytanie, jak bardzo poczytna będzie twoja książka. Oczywiście, tak, to w ogóle nie jest... Ja nie mam w ogóle pretensji o to, że to jest mało, bo właśnie, po pierwsze, w ogóle nie pisałam z nastawieniem na zarabianie. I to wszędzie, jakby gdzie się czyta o wydawaniu książek pierwszych, to wszędzie tak uprzedzają, nie zarobisz, szukaj czytelników, chcesz, żeby cię czytano, nie chcesz zarobić, ale wiadomo, no coś tam zawsze, jakieś tam pieniądze z tego drobne będą. Natomiast nie mam absolutnie właśnie z tym problemu, że to jest taka kwota, bo no papier, wydrukowanie, przecież to są koszty. No i tak jak na przykład powiedziałam, no jestem zadowolona z jakości tego wydruku i to jest fajny tam papier, no to trzeba było zapłacić za drukarnię, przesyłki pocztowe różnych tam egzemplarzy rozsyłanych, to bierze na siebie wydawnictwo, oni mają koszty, właśnie czas muszą też poświęcać na to, no ta korekta, mnóstwo czasu. Nie, ja nie mam jakby poczucia żadnego tam wyzysku czy czegoś takiego, absolutnie. Uważam, że to jest uczciwie. Rozumiem. No i to jest, myślę, dobre podejście, ale czy tak po tej pierwszej książce jest u ciebie chęć na tworzenie kolejnych? Jest chęć na to, żeby to stało się twoim, no nie wiem, czy głównym, ale jakimś jednym z sposobów na życie? Głównym na pewno nie, bo za wolno tworzę. Jednym z... Bardzo bym chciała jeszcze coś napisać. Jakieś tam pomysły w głowie mojej się kołaczą. Coś tam powoli mi się kształtuje i myślę, że za kilka lat coś kolejnego napiszę. To nie jest fajne tempo kilka lat. Zdaję sobie z tego sprawę, ale chcę jednak we własnym tempie, właśnie już też wyciągnąwszy wnioski z tej pierwszej książki,
powoli coś kolejnego zrobić. To jest też bardzo czasochłonny proces, pisanie książki. Mnie z tym naprawdę długo, długo zeszło, więc na pewno na razie nic nowego nie zacznę, bo na razie no takie codzienne życie, praca, różne obowiązki i tak dalej, plus właśnie czas poświęcany też tutaj na tę książkę teraz, ale jak to tam ta sytuacja się trochę uspokoi, no to jeszcze właśnie, no przypuszczam, że nie wiem, może koło wakacji, a może dopiero koło nowego roku chciałabym zacząć coś próbować następnego. No jakieś tam pomysły są, ale tak jak powiedziałam, najpierw chcę napisać plan. Jak napiszę plan i on będzie spójny, dobry, to wtedy zacznę go ubierać już w takie konkretniejsze słowa. No właśnie teraz do tego warsztatu będę chciał przejść, bo to też myślę, że dosyć istotne i co może być ciekawe dla naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy może też sobie myślą, fajnie by było napisać książkę. To już wiemy, że na razie nie ma co się nastawiać na kokosy, ale zawsze to mogą być jakieś początki, a nigdy nie wiadomo, jak się losy dalej potoczą. Tymczasem zajrzyjmy do naszych mediów społecznościowych. Tu się pojawiło jedno pytanie, przynajmniej na razie takie widzę, ale zobaczymy, może jeszcze napiszecie do nas coś więcej. Napisał do nas Piotr. Skoro pisałaś już wcześniej, to co spowodowało, że akurat ten pomysł na fabułę postanowiłaś rozszerzyć do formy książki? Takie pytanie zadał. Chyba to, że uznałam, że jest to wystarczająco dobre. Jest tak, że jak coś napiszę, to potem odkładam to na jakiś czas i za jakiś czas czytam i sprawdzam, czy mi się podoba, potem odkładam znowu i jeszcze na jakiś czas i znowu czytam. I to tak przetrwało próbę czasu. Było też najdłuższą z form, które mi się do tej pory udało napisać. I jednak zdawałam sobie sprawę, że to nie może być coś tak bardzo krótkiego, więc zależało mi, żeby tak jakoś możliwie to rozciągnąć i to też właśnie była najdłuższa z tych moich dotychczasowych form. No i chyba to te rzeczy głównie. Mam takie jedno opowiadanie, które strasznie lubię i jest bardzo moim zdaniem udane i fajne, tylko tak kompletnie nie mam właśnie pomysłu na to, co by jeszcze w nie włożyć, żeby je rozciągnąć. No i właśnie tu jest u mnie problem z tymi pomysłami. A tutaj gdzieś to wszystko się jakoś tak rodziło, pojawiało i miałam też takie zacięcie. Po prostu już miałam troszeczkę dosyć tego, że piszę takie krótkie rzeczy i albo nie kończę ich, albo kończę, ale za szybko. I miałam taką determinację. Napisz coś dłuższego. Więc w ogóle był taki moment, kiedy głównym moim celem było ukończyć, a niekoniecznie jakby nie tak bardzo zastanawiałam się, nie chcę powiedzieć, że nad jakością i tak dalej, ale chodziło mi o to, żeby pisać, nawet jeżeli nie wydaje mi się to najlepszym pomysłem, co w tym momencie piszę, najwyżej usunę, ale napisać, nie czekać na lepsze. Na przykład na lepszą scenę jakąś. Rozumiem, ale te poprzednie rzeczy, które pisałaś, to pisałaś tak, jak to się mówi, do szuflady? Czy na przykład gdzieś można poczytać też inne twoje przejawy twojej twórczości? Nie, to do szuflady pokazywałam tylko tam paru osobom, ale nigdzie tego nie publikowałam, na przykład w internecie, to nie. Rozumiem. Wspomniałaś, że od rozpoczęcia pisania książki do wydania trochę czasu to wszystko trwało. No to ile? To w latach jakoś się liczy. Nie powiem ci dokładnie ile, ale ze 2 lata albo 3, bo miałam też taki moment takiego naprawdę dłuższego przestoju w pisaniu. Nie wiem, no 2 lata na pewno. 2 lata na pewno, może 3. Rozumiem. Ale to jest, nie wydaje mi się, żeby to było takie szybkie tempo. Raczej ono jest takie niespieszne. No tak, ale to też był twój debiut, więc to też wszystko musiało jakiegoś tempa nabrać. Może z następną książką, jeżeli będziesz ją chciała napisać, pójdzie łatwiej i ten taką cały proces będzie lżejszy. No szczególnie, że masz już jakieś szlaki przetarte w wydawnictwie i jak rozumiem, są chętni na jakąś następną współpracę, tak? Czy... Tak, tak. I nawet w umowie mamy taki zapis, że kolejną książkę, którą napiszę, to nie, że muszę u nich wydać, ale że przesłać, na pewno pokazać.
No to jest, myślę, że dosyć ciekawy zapis. Tak, w porządku. Tak, i to będzie, szczególnie, że to już wiadomo, że ktoś to na pewno przeczyta. No zresztą kojarzą cię, wiedzą na co cię stać i tu myślę, że już jakiś taki szlak masz przetarty. A teraz porozmawiajmy o warsztacie pisarskim. On tak naprawdę, tak przynajmniej mi się wydaje, jak książki żadnej w życiu nie napisałem, chociaż trochę tekstów zdarzyło mi się popełnić, ale to były raczej artykuły różnego rodzaju, ale ten warsztat taki literacki wydaje mi się, że musi składać się z dwóch elementów. W naszym przypadku szczególnie. Warsztat techniczny i warsztat taki merytoryczny. I na etapie każdego warsztatu, a właściwie tego elementu tego warsztatu, mogą wyskoczyć problemy, mimo tego, że się wydaje, że w zasadzie no to niewidomy nie powinien mieć problemu z pisaniem, no bo co? Komputer nam wszystko czyta, otwieramy sobie Worda i piszemy. Ale no problemów różnych może wyskoczyć troszkę, więc pierwsze pytanie, jesteśmy podcastem bądź co bądź technologicznym, to zapytam cię o twoje techniczne zaplecze. Czytnik ekranu NVDA, JOS, coś jeszcze innego? NVDA. NVDA. Tak, tak. Długo byłam taka jedną nogą, tu, drugą tu, ale już teraz to NVDA jednak. I bez problemu on sobie radzi w twoim przypadku z wszystkimi tymi elementami, jak śledzenie zmian, przypisy i tak dalej, i tak dalej. To radzi sobie. Nie ma problemu. Do pisania co? Word pewnie. Tak, oczywiście. Mhm. Jakaś najnowsza wersja, czy... Nie, bo... Nie, właśnie, to też była historia. No. Bo wiesz co, bo po prostu, no ja już mam dość stary sprzęt, jak chodzi o komputer. I lepsze wrogiem dobrego. Właśnie chciałam sobie najnowsze zainstalować, bo będzie tak fajniej i w ogóle super. I będzie miał jeszcze fajniejszy słownik i może jakieś super narzędzia, o których nie wiem. No i tak sobie zainstalowałam, a gdzieś posiałam płytę ze starym, że ostatecznie nie miałam na czym pracować, bo RAM mi nie był w stanie chyba udźwignąć po prostu dużego tekstu. Więc nie, pracuję na 2013 obecnie i jak może zmienię w przyszłości sprzęt, no to wtedy też będzie nowsza wersja. No co ważne, no dobra klawiatura, fajna klawiatura, no zresztą też do mojej pracy, no bo ja w pracy mojej w ogóle dużo piszę, więc bardzo ważna jest dobra klawiatura. Mechaniczna czy nie, jakaś... Nie, bo jest za głośna, jednak nie może być też taka głośna. Ale to wszystko też zależy od przełączników, jakich użyjesz w mechanicznych. Ja kiedyś miałem właśnie typową mechaniczną z tymi przełącznikami niebieskimi, z Shure MX Blue, to się zgodzę, to w przypadku też prowadzenia audycji radiowych to nie był najlepszy pomysł, bo to bardzo, bardzo słychać. Natomiast ta klawiatura, jaką ja mam teraz, nie pamiętam, czy to jest klawiatura z brązowymi czy czerwonymi przełącznikami, ale jej aż tak nie słychać, a to jest też mechaniczna. A widzisz, no to musiałabym spróbować. W każdym razie ja jednak dążyłam do tego, żeby jak najcichszą mieć, bo chodzi o to, żeby jednak sobie nie zagłuszać, bo czasem, kiedy mogę, kiedy w mojej pracy, bo ja mam taką pracę, że zajmuję się transkrypcją nagrań na tekst, więc po prostu przepisuję to, co jest mówione. I kiedy, i ponieważ już zaczynam mieć tę chorobę zawodową z zatykającymi się uszami, to kiedy mogę, to korzystam z głośników, a nie ze słuchawek. I wtedy cicha klawiatura jednak jest bardzo cenna. No i też ważna jest podkładka pod nadgarstki i w ogóle też odpowiednie krzesło, akurat ja mam z regulowanymi podłokietnikami, tak żeby ręce były w bardzo odpowiedniej płaszczyźnie. No ale to już są takie kwestie, no powiedzmy do pisania książki nie aż tak konieczne. Ale do długiego pisania przy komputerze jak najbardziej. Jak najbardziej, tak. To bardzo polecam regulowane podłokietniki. No to muszę powiedzieć, że jest fantastyczną sprawą. Widziałam też jakieś takie doczepiane do blatu biurka, jeżeli ktoś nie ma takich przy krześle. W każdym razie to jest ważne, żeby przedramię z dłonią było na jednym poziomie i żeby była podpórka pod nadgarstek. Ja tego nie doceniałam kiedyś, a potem jak zaczęłam bardzo intensywnie dużo pisać, też laptopy są strasznie nieergonomiczne, jeżeli chodzi o pisanie.
Oj, naprawdę, pożyczcie Zgadzam laptopy, się. Dokupcie Zgadzam sobie klawiatury. Się. Zgadzam się w 100%. Ja po prostu, to też część osób się dziwi, czemu ja cały czas komputer stacjonarny, czemu cały czas to, bo tak ludzie podnoszą też ten argument, że laptop to przecież tak mało miejsca zajmuje i on jest taki fajny, super przenośny. Tak, tylko ja zawsze mówię, okej, okay, ale jak ja sobie nie wyobrażam dłuższego pisania na laptopie, po prostu nie. To jest dla mnie bardzo niewygodne, a laptop z podłączoną klawiaturą to wcale nie zajmuje tak mało miejsca. To już lepiej mieć sobie odpowiednią wnękę w biurku, żeby wstawić tam jednostkę komputera stacjonarnego i wtedy możemy sobie stworzyć taki kącik do pracy i rzeczywiście wygodnie na tej klawiaturze operować. No ja w domu tak, na stacjonarnym pracuję. Mhm. No, mhm. Ja tutaj też, ale to też chociażby z tego względu, że mam podłączone jednak masę tego sprzętu, żebyśmy mogli sobie rozmawiać, a żeby nasi słuchacze mogli też słyszeć to, o czym my sobie tutaj rozmawiamy. Więc z takich technicznych rzeczy to podejrzewam jest tyle. No ale teraz... No jeszcze ciekawostek dodam, no? Na które my musimy uważać, znaczy formatowanie tekstu. No zwłaszcza jeżeli... No właśnie. Zwłaszcza jeżeli się... A Word lubi wyczyniać czasem różne rzeczy i niespodzianki. I czasem nam się zdarzy wcisnąć jakiś skrót klawiszowy, o którym nie mamy pojęcia, żeby go wciśniemy i nagle nam się coś w ogóle dziwnego dzieje z tym tekstem. To też tak może być. Że tak, ja kiedyś sobie zrobiłam ukrycie i wysłałam klientowi ukryty tekst, a mi mówi, pani mi przysłała pusty plik. Aha. No bo mi go przecież czytał. No tak. I mówię, Boże, co jest? I tak przeglądam, no i w końcu trafiłam, że ukryty i od tej pory zawsze sprawdzam to. Tak samo na przykład dociskanie, przytrzymywanie za długo na przykład shiftu i jak są bo, żeby się obydwie duże litery nie robiły, to też na przykład w trakcie pisania warto sobie to potem przeznaczyć i zamień poprawić. Tak fajnie mieć czasem takie swoje narzędzia. Ale też na przykład przy przeklejaniu tekstu, bo ja pisałam rozdziały w różnych plikach, no bo to się tam zmieniało i tak dalej. Nie prowadziłam tego w jednym. W jednym już uporządkowałam na koniec. No i też właśnie podczas tych porządków końcowych trzeba sobie tak tego formatowania przypilnować. Oczywiście też zawsze tam wydawca dopilnuje, poprawi i tak jeszcze do składu to będzie inaczej, wiadomo. No ale im bardziej estetyczny ten tekst uda nam się oddać, tym lepiej. Ja też polecam, tak a propos, rozmawialiśmy przed programem o syntezatorach i mówiliśmy o Natanie, tym z RH Voice. I on jest fajny pod takim jednym względem, że on w taki łagodny, miękki, ale jednak słyszalny sposób akcentuje, gdy jest ę na końcu słowa. Czyli na przykład można powiedzieć zajmuję i zajmuję i obydwa te słowa słownik Worda ma, więc jeżeli nie dociśniemy tego altu, to on nam nie poprawi, a w kontekście może pasować z ę. Na przykład ktoś tam, ja się zajmuję czymś tam i jeżeli napiszę zajmuję się przez e, to zajmuję przez e, to i tak mi słownik tego nie poprawi, a to jest źle. Więc tutaj polecam, jeżeli nie czytamy tak dla przyjemności, tylko po prostu technicznie, to polecam taki wybrać sobie syntezator, który możliwie nam odwzoruje zapis jednak. A jak w twoim przypadku jest, czy w ogóle używasz, czy korzystasz z linijki brajlowskiej, bo przecież tyle się o tym mówi wśród osób niewidomych, takich nieco bardziej tradycjonalnie podchodzących do tego wszystkiego, że brajl to w zasadzie jest no najważniejszy, bo bez brajla to jesteśmy analfabetami i to jest w ogóle straszne. Jak to w twoim przypadku? Ty korzystasz z brajla, czy to tylko synteza? No ja ci powiem tak. Zgadzam się, bez Braille'a jesteśmy analfabetami pod tym względem, że uważam, że niezależnie od rozwoju technologii, każde dziecko należy nauczyć Braille'a. Bezwzględnie. A to się zgadza, bo chociażby, żeby sobie później przeczytać opis na pudełku z lekiem, to nam się to przyda. Nie tylko. Uważam, że pewne obszary w mózgu, przeczytałam tak odnośnie na pewno czytania oczami, ale myślę, że to samo się dzieje w czytaniu palcami, zwłaszcza, że brałam udział w takim eksperymencie psychologicznym, gdzie byłam w rezonansie magnetycznym i w skanerze i po prostu sprawdzano, jak aktywują się obszary mózgu podczas czytania Braille'a.
i u osób niewidomych aktywują się te same obszary mózgu, co u osób widzących, gdy czytają. Czyli po prostu czytanie liter takim sposobem, jaki jest dla nas dostępny, ale nie słuchanie jest rozwojowe dla naszego mózgu. I powiem Ci szczerze, ja bardzo mało teraz używam Braille'a, nie korzystam z linijki brajlowskiej i rzeczywiście tylko użytkowo, że czasem sobie przyprawę podpiszę czy coś tam w Braille'u, a jednak bardzo dużo słów mam w pamięci, jak wyglądają w Braille'u. I często wyobrażam sobie wygląd wyrazu właśnie w Braille'u, więc ja nie jestem jakąś wielką brajlistką, natomiast uważam, że osoba niewidoma bez Braille'a, nawet jeżeli fantastycznie posługuje się technologiami, rzeczywiście ma w sobie coś z analfabety i jest to jednak mimo wszystko nieodzowne. Coś się Ja się akurat zgadzam, że Braille'a warto znać. Ja tak samo jak i ty z Braille'a na co dzień już teraz nie korzystam, ewentualnie do jakichś takich bardzo pobocznych rzeczy, gdzieś tam, żeby sobie tojowo sczytać, kiedy na przykład informacja mi się bardzo szybko zmienia. Ale właśnie zastanawiałem się, czy w twoim przypadku, czy korzystałaś z linijki brajlowskiej jako nie, takiego narzędzia? Nie, czy tam jednak, żeby to by strasznie dużo czasu zabrało. No ale na przykład ten fragment, no to musiałam sobie przepisać i przeczytać go właśnie ręcznie. Czyli ten fragment, który był, to czytałaś Braille'em? Tak. Okej. No to rzeczywiście, no trzeba przyznać, że przeczytałaś go bardzo, bardzo dobrze. Ja bym tak na pewno nie przeczytał. Ja zdecydowanie jakoś za syntezą się nauczyłem czytać i tak sobie radzę w sytuacjach, no kiedy coś przeczytać muszę. No wiesz, ale weź pod uwagę, że to jednak było moje. No tak. Więc to co innego. No to też inna rzecz. Tak, no. Tak, gdybyś mnie tak wziął do czytania Avista, to nie byłoby już tak, myślę, dobrze. No przeczytałabym, ale to nie byłoby to. Rozumiem. Ale wiesz, co ciekawe, na telefonie na przykład nie mam takiego myślenia. Wiesz, na przykład jak piszę w Braille'u lub na komputerze, napiszę ortograficznie jakieś słowo poprawnie, a na przykład na telefonie pisząc, ja się zastanawiam, jak się to pisze. O. Wzrok, tak zwana wzrokowa forma słowa, w naszym wypadku powiedzmy dotykowa forma słowa, jednak coś takiego jest. Ja szczerze mówiąc, na tych badaniach się dowiedziałam. Wiesz co, ja szczerze powiedziawszy, ja tego akurat na przykład nie mam. Czytałem, no siłą rzeczy, bo musiałem w szkole sporo Braille'em, bo trzeba było, ale tak naprawdę mam wrażenie, że z jakąś taką poprawną pisownią, to ja się zaprzyjaźniłem i to tak na dobre. Dopiero w momencie, kiedy zacząłem korzystać więcej z komputera i z poprawnej, z różnego rodzaju słowników i to u mnie, może dlatego u mnie bardziej ta pamięć słuchowa miała okazję się wykształcić. No inna rzecz, że w moim przypadku to Braille'em w większości czytałem rzeczy swoje, bo książek w Braille'u, takich chociażby podręczników szkolnych, no to nie było, a nie było też jak ich przygotować, więc ja musiałem sobie wszystko przygotowywać sam. Ale to... Wiesz co, u mnie też tak było, że ja właśnie ortografię, no głównie na słowniku Worda albo na po prostu czytając książki, jak czytam i łapię się na tym, że nie wiem, jak się coś pisze, to się zatrzymuje. Pauza, i sprawdzam. Tak, i sprawdzasz. Tak, i sprawdzam. I tak, znaczy uważam, że jestem dobrze piszącą ortograficznie osobą, no bo w końcu wykonuję taką pracę i jakoś nie mam zwrotów. Natomiast zdarzają mi się czasem niestety ortografy jeszcze, takie w jakichś mniej na przykład popularnych słowach, I w naszym przypadku jednak to, że nie mamy na co dzień tylu obrazów, no widząca osoba uczy się pisać ortograficznie po prostu, bo tyle słów widzi mimochodem, że one jej się zapisują w głowie. No jestem o tyle zadowolona ze swojej ortografii, że tak jak mówię, wykonuję te prace i nie mam zwrotów i klienci wracają i są stali, czyli nie jest źle. Natomiast, no chociażby tam przy tej korekcie, nie, to parę mi tam ortografów wskazano. Rozumiem. No to okej. Okay. Czyli technicznie już wiemy, co i jak, a jak, jeżeli chodzi o ten taki warsztat literacki, czy ty czujesz, że nie widząc coś, masz z czymś na przykład większy problem? No nie wiem, z jakimiś różnego rodzaju opisami chociażby, czy przyrody, czy krajobrazu. Tak szczerze mówiąc, to dwie kwestie, zanim jeszcze zacząłem czytać twoją książkę, się do mi przyszły do głowy. Po pierwsze, czy Liv
będzie widzieć. To była pierwsza rzecz, bo w sumie bardzo często wśród niewidomych, ale to nawet nie mówię o literaturze, bo tak wielu niewidomych autorów nie mamy i w sumie twoja książka to była jedna z niewielu książek napisanych przez osoby niewidome, które miałem okazję przeczytać, ale na przykład w przypadku różnego rodzaju gier i to bardzo dobrze tam widać i to niektórych już aż denerwuje, powiem szczerze, że jesteś niewidomym albo ktoś tam powiedzmy, kto stracił wzrok i teraz musi sobie radzić tam i tam. I to, że na tym zwykle osadza się fabuła. I tak się właśnie zastanawiam, będzie widzieć czy nie będzie? I okazuje się, że widzi, a przynajmniej nie ma nigdzie wskazanego, że nie widzi, ale jak z tego... A druga rzecz, która mi przyszła do głowy i tak, którą czytałem, o której sobie pomyślałem, czytając twoją książkę, to czy właśnie to nie było takim twoim trochę wytrychem, żeby uzasadnić to, że powiedzmy z jakimiś takimi realnymi opisami świata mogłabyś mieć problem, to czy to było, czy pójście w SF, gdzie w zasadzie wszystkie chwyty dozwolone, to czy to nie było takim ułatwieniem swojej strony, żeby po prostu nie pojawiły się jakieś na przykład zarzuty, że coś się nie zgadza z jakimiś opisami, albo że coś jest niedostatecznie pełnie opisane, czego po prostu no, nie jesteś w stanie zobaczyć. Jeżeli chodzi o to drugie pytanie, to ja sobie to uświadomiłam pisząc, że SF mi trochę daje taką wolność, ale nie myślałam o tym w ten sposób. Natomiast jak chodzi o pierwszą rzecz, to tak, kilka rzeczy. Po pierwsze, to zdarzył mi się taki głos, że na przykład jedna osoba mi powiedziała, jeden czytelnik, że uważa, że za mało użyłam tego, że jestem niewidoma. Że on to by tak na tym bardziej bazował i żebym tak bardziej... W zasadzie ja w ogóle tego tak nie odczułem, żebyś tego użyła. Bo ja tego nie użyłam, nie chciałam tego używać i bardzo jestem zbudowana i mnie strasznie cieszą komentarze, a dużo ich dostałam, to muszę powiedzieć dużo, od widzących osób, że gdyby nie wiedziały, to by w ogóle nie powiedziały, że niewidoma osoba napisała. Że tak, bo tego przykład, nie widać, bo tego nie widać. Że wręcz powiedzieli, że wreszcie te opisy są ładne. I że wręcz te opisy są takie, że oni jak czytali, to ich wyobraźnia taka wizualna się uruchamiała i oni widzieli tych ludzi, widzieli te miejsca po prostu swoimi oczami w kolorach, że do tego stopnia te opisy są, więc to było dla mnie strasznie miłe. I na przykład też tam widząca osoba zwróciła uwagę na przykład na powiedział, że to jest taka scena jak z filmu, jak po prostu ujęcie z filmu, kiedy zielony popycha szklankę po blacie do lif i ona się zatrzymuje na krawędzi blatu, nie spada, nie? Że to jest taka scena, jaka mogłaby być w filmie, westernie czymś. No i jeżeli chodzi o to moje pisanie, ja nigdy nie widziałam. Bardzo dużo pytań zadaję, jak co wygląda i kiedy tylko dopadnę jakąś osobę, która umie ładnie opisywać i jest spostrzegawcza, to tam ma 100 pytań do. Dużo też pomaga w tym czytanie książek po prostu, bo w książkach są opisy najzwyczajniej w świecie. Ale musiałam się też przygotowywać. Nie miałam pojęcia, jaki kolor ma szerszeń. A pojawia się w pewnym momencie szerszeń. Jaki ma, bo ja też nie wiem. Chyba żółty, żółto-czarny, coś tego już nie pamiętam w tym momencie. Właśnie, widzisz, w tym momencie sobie nie przypomnę. W książce to było. I też właśnie piszę, jak wygląda szerszeń. Wyświetla mi się artykuł, jak odróżnić szerszenia od osy. Na przykład też... Jaśmin, no że biały, nie? Na biało kwitnie jaśmin. Nie wiedziałam tego. Też musiałam znaleźć. Na przykład gesty. Ja czytałam dużo artykułów o mowie ciała. Co się robi z rękami, z twarzą, z brwiami, z ustami, z tym, z tamtym, żeby moi bohaterowie mogli gestykulować. No bo tak jak wiesz, ja tu pewne rzeczy mówię tak, ale bo może widzący też słuchają, dlatego że zareklamowaliśmy się z tą audycją, więc może widzący też słuchają. No niewidomi nie gestykulują i nie rozumieją większości gestów. Stąd... Wiele gestów jest dla nas po prostu alfabetem obcym, więc żeby moi bohaterowie gestykulowali, ja musiałam trochę na ten temat doczytać. Był na przykład taki moment, że moja jedna bohaterka ma włosy koloru ciemnej czekolady. Ja sobie tak wyobraziłam, no kolor ten mniej więcej, że to taki będzie ciemny, głęboki brąz, ale tak chciałam się upewnić, czy to tak, aby na pewno. I wpisałam w Google, jaki kolor ma czekolada. I ty wiesz, że to się nie znalazło, bo dla widzących jest tak oczywiste, jaki kolor ma czekolada, że nikt się nad tym nie zastanawia, nie będzie pisał. Znalazło mi się, jaki ma smak, jak rozpoznać dobrą czekoladę od niedobrej, odróżnić, ale nie znalazłam. No to gratulacje, zadałaś pytanie, na którego odpowiedź nie zna Google.
Tak, no, też tak samo o gesty, wiesz? Wiele gestów jest tak oczywistych, że też Google nie będzie znał na nie odpowiedzi. Na przykład, no nie wiem, czy wiesz, taki przykład, że ja tego długi czas nie wiedziałam, że jak widzący kogoś wołają gestem, takie chodź, chodź, to tak wyciągają przed siebie rękę i machają palcami, wiesz, jakby składają, rozkładają pięść, nie? A to bardziej wydawało mi się, że machają całą dłonią, jakby tak, a nie tak w ten sposób. Kiedyś ktoś pokazywał, że palcami. I nie wiem, czy oni tak, chyba palcami, no widzisz, tak my się na tym znamy. No w każdym razie, ale takich rzeczy właśnie Google ci nie powie. One są tak oczywiste. W tych artykułach o mowie ciała było, nie wiem, jak rozpoznać kłamstwo, jak rozpoznać, że mina jest szczera, ale nie było napisane tak szczegółowo, a przynajmniej nie we wszystkich, co się szczegółowo dzieje z twarzą wtedy i wtedy. Albo na przykład kiedyś, to właśnie nie, nigdzie tego nie wydałam, ale napisałam takie opowiadanie o syrenach. Taki retelling właśnie o małej syrenie w wersji odwrotnej, że jest pan syren i dziewczyna ludzka. I ja go tam chciałam opisać jak najdokładniej i on w tym moim opowiadaniu jest błękitny, tylko taki monochromatycznie błękitny, czyli we wszystkich odcieniach błękitu. Ja czytam na Wikipedii po prostu paleta błękitna, jaki to kolor jest, od jakiego do jakiego, jak to przebiega, jak te odcienie. No po prostu trochę muszę się dokształcać tak wizualnie przy pisaniu i no, ważne to było, ważne. Najłatwiej mi poszło z wyglądem ludzi. Jakoś zawsze na to zwracałam uwagę, w książkach też te opisy i nie miałam problemu z wyglądem ludzi. Natomiast z wyglądem miejsc, no taka wymagająca była na przykład dość ta scena, kiedy oni tak wyszli na powierzchnię i zwiedzali. To tam było parę takich opisów i to było już dla mnie na przykład dość wymagające. Ja powiem szczerze, jeszcze na jedną rzecz zwróciłem uwagę, czytając twoją książkę. Mianowicie, że bardzo optymistycznie podeszłaś do naszych technologicznych gigantów, bo co niektórzy, to i w przyszłości będą też funkcjonować. To tam YouTube był na pewno? I jeszcze chyba. I Google, tak? I jeszcze chyba. I jeszcze ktoś. Także zwróciło moją uwagę, bo bardzo często autorzy książek wymyślają jakieś swoje nazwy, czy jakieś swoje firmy. No oczywiście. Facebook był. Facebook też. W swoim przypadku tego nie było. Oczywiście wiadomo, no też się pojawiały firmy fikcyjne, ale tam jednak mieliśmy tych technologicznych gigantów. To miało jakiś cel? Tak chciałaś, żeby pojawiły się tam jakieś takie znane marki, które ludzie kojarzą, żeby nie tworzyć sobie jakiegoś kolejnego, nie wiem, elementu nowego uniwersum? Wiesz co, tak, nie miałam na celu tworzyć nowego uniwersum. Myślę zresztą, że akurat Google i Facebook, a przynajmniej na pewno Google, będzie, myślę, bo to jest za 100 lat, tak? Mamy 2124, myślę, że będzie istniał. Tak jakoś. Jest tak szansa. Przypuszczam, no dokładnie. Ale też, wiesz co, nie zależało mi na tym, bo chyba, nie wiem, ja, no tak jak mówię, mnie nie chodziło tak naprawdę o tamten świat, o to science fiction. Nie chciałam tak bardzo się skupiać na konstruowaniu tego świata. I jak coś jest dobre i działa, to niech jest i działa. Tak bym to określiła. Dlatego nie zależało mi na wymyślaniu tych nowych, bo jakbym wymyśliła nowe, to musiałabym też jakoś zmienić zasady ich funkcjonowania. No, że to nie funkcjonują tak jak te stare. Albo musiałabym to bardziej tłumaczyć. No nie wiem, gdyby istniał jakiś inny komunikator niż Facebook, to znowu trzeba byłoby to powiedzieć. Jakoś inaczej działał, powinien. Tak, coś by się musiało tam innego dziać. No dlatego po prostu pomyślałam sobie, że tych otwartych drzwi nie będę wyważała, bo to też nie ma takiego wpływu na fabułę i to by było już takie wymyślanie świata dla po prostu, no ale dla bawienia się plastyką tego świata. Akurat nie to było moim celem, więc tutaj zostawiłam faktycznie tak niektóre te technologie, jakie są. Były trochę, z jednej strony jakby, tak jak mam odbiór czytelników, to z jednej strony fajnie, z drugiej strony właśnie mniej fajnie, oczekiwaliby, że coś tam jednak będzie zmienione. No taki różny był tego odbiór. No nie wiem, no wprowadziłam te na przykład te holotelefony, tak, które tak. To akurat fajne to, że tak mi się wydaje byłoby, gdyby właśnie tak to wyglądało, że, a może i właśnie nie fajne, że no że bo ten hologram się tak w powietrzu tak jakoś zawiesza, tak? Wiesz to, że wisi to wygląda tak tobą. I że to wygląda tak, jakby ten człowiek faktycznie tu był, nie? Tak. Że im lepszy ten hologram, tym faktycznie
czujesz się tak, jakbyś miał tego człowieka przy sobie, że aż korciłoby, żeby wyciągnąć rękę i dotknąć go. No w sumie ciekawe właśnie, jakby to się miało zachowywać, kiedy dotkniesz takiego hologramu. Czy czujesz jakiś opór, czy ręka wejdzie w tę przestrzeń, czy jeszcze jakoś inaczej? No to, to już jest kolejny taki motyw, myślę, do rozbujania tych wątków fantastycznych. Natomiast no, tak jak mówisz, nie o to w twojej książce chodziło. No albo ten pomysł, nie, na miniaturyzację, co też tam w jednym miejscu mam, że ten tablecik jest bardzo maluteńki, mieści się w dłoni, ale żeby się dobrze czytało z ekranu, to można sobie go potem dowolnie rozciągnąć. Rozciągnąć. No to, to takie coś. To myślę, że takie, w ogóle to, słyszałam, że tam prace nad czymś takim nawet były, tylko że to się tam nie sprawdziło jakoś na razie, nie umieją tego zrobić. Ale żeby faktycznie jakoś powiększać, rozwijać chyba, czy jakoś tak, te telefony. Coś takiego, były takie prace, ale na razie się nie udało zrobić takiej technologii, żeby była żeby to był ekran był malutki i żeby go tak powiększyć swobodnie. Rozciągnąć sobie tak, żeby można było taką elastyczną jakby kartkę papieru. Tak. Tak. Czy jeszcze były jakieś takie elementy trudne dla ciebie podczas pisania tej książki? Elementem wymagającym był dla mnie element wprowadzenia wątków religijnych, bo chciałam je wprowadzić i żeby były czytelne, a z drugiej strony chciałam, żeby tę książkę mógł przeczytać każdy niezależnie od poglądów i przekonań i wyznania. Nie chciałam być dydaktyczna, chciałam jednak, że jakieś tam stanowisko zaprezentować. Tak, bo mam wrażenie, że jednak udało ci się to. Jest to, tak przynajmniej ja to odbieram, jest widoczne jakby twoje podejście do takich światopoglądowych tematów. No, a chyba jednocześnie, starałam się, żeby jednocześnie było z szacunkiem dla wszystkich, żeby to nie było tak, że teraz mamy tutaj dydaktyczną historię z morałem i chyba o tyle to się udało, że tak osoby różne to czytały, i nie spotkałam się z taką jakąś agresywną krytyką systemu wartości czy przekazu tych wartości, tylko... Nie, ja akurat mam zupełnie w kwestiach światopoglądowych absolutnie byśmy się nie dogadali. Natomiast ja jakby odebrałem to, co chciałaś przekazać, natomiast no, faktycznie nie było to jakieś takie indoktrynujące. Czułeś się bity po głowie? Nie. No właśnie. I o to mi chodziło. I dokładnie do tego zmierzałam. Chciałam to zasygnalizować, ale chciałam postawić pytania, chciałam coś podrzucić, powiedzmy jakieś tam ziarenko zasiać, ale nie cisnąć. Bo to nie tędy droga i to nie do tego literatura. To nie do tego literatura. Też w ogóle spotkałam się z czymś takim, ale że nie wszyscy tak naprawdę do końca załapali. Niektórzy ludzie jakby powiedzieli, że jednak tezy zostały postawione, a niektórzy ludzie powiedzieli, że zostały tylko postawione pytania. A w ogóle ktoś, ale to już taki mniej wyrobiony czytelnik, to w ogóle źle zrozumiał, tak zupełnie na odwrót i wysnuł tezy inne. Także... Że zrozumiał, jak się domyślam, zrozumiał to wszystko tak bardzo wprost, a nie doczytał tej takiej trochę jednak przewrotności w tym, co chciałaś napisać. Mhm. Tak, ale generalnie no właśnie największa różnica w czytaniu polegała, że niektórzy widzieli jasno postawione tezy, inni widzieli pytania, a ja mówię, że żeby źle czytać książkę, trzeba się trochę wysilić. W ramach dobrego czytania książki jest dużo właściwych odczytań, które trochę się mogą różnić. Tak bym powiedziała. No są też. Coś w tym jest, tak. Są też typowo błędne odczytania, bo to, co ta osoba tak odczytała bardzo wprost, to tak jednak nie chciałam, nie? Ale generalnie... No ja się właśnie domyśliłem tego, że to zdecydowanie nie miało pójść w tę stronę, tak. No właśnie, ale jednak uważam, że w ramach dobrego odczytania jest kilka punktów możliwych, kilka dróg i one są wszystkie poprawne, w granicach poprawności i no, dobrze napisana książka nie...
może nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale nie zawsze jest taka, że autor miał jedno na myśli i koniecznie do tego musimy dojść. My tak trochę tutaj enigmatycznie pewne rzeczy stawiamy, natomiast to jest, bo nie możemy, bo nie przeczytacie tej książki. A w końcu ta audycja też jest po to, żebyście sięgnęli po książkę Zapisz zmiany, którą napisała Katarzyna Zawodnik, i po to, żebyście spędzili. No, Voice Dream u mnie pokazywał tam 4 godziny z kawałkiem. Powiedzmy może 5. Jeżeli ktoś, tak, jeżeli ktoś wolniejszą syntezę będzie miał, to mniej więcej tyle czasu wam to zajmie. A myślę, że warto. Ja tak jak mówiłem, mam niedosyt, ale nie czuję, żebym zmarnował swój czas. No to cieszę się i z tego, że nie zmarnowałeś go, to się cieszę, a jak chodzi o niedosyt, no to wezmę sobie do serca. Okej, no to w takim razie myślę, że nasza audycja powoli może zbliżać się do końca. Po tym, o czym dziś opowiadałaś, ja myślę, że pora na zadanie jeszcze takiego jednego pytania. No, jesteś osobą już z jakimś doświadczeniem literackim. I teraz, jeżeli ktoś powiedziałby ci, słuchaj, no ja chciałabym pisać, ale nie widzę, i w sumie czy to jest to, czym może się zajmować osoba niewidoma, i może się zajmować tym oczywiście w taki sposób już, powiedzmy, bardziej profesjonalny, to znaczy nie pisanie sobie jakichś opowiadań do szuflady, ale jednak, żeby to wydać, żeby ewentualnie coś jeszcze na tym zarobić, to jest to dobra droga? Uważam, że tak. Do pisania potrzebny jest talent i zapał, i cierpliwość. No po prostu do pisania wszystkim ludziom potrzebne jest to samo. Te elementy wzrokowe to jest w ogóle rzecz wtórna i bez tego można... Do pisania wszystkim ludziom potrzebne jest dokładnie to samo i nie dzieliłabym tu. Właśnie pisanie to jest coś takiego, w czym mamy równouprawnienie. To się zgadza, przynajmniej jeżeli chodzi o takie możliwości techniczne, no bo jeżeli chodzi o warsztat i takie różnego rodzaju opisy, to tak jak wspomniałaś, trzeba sobie jakąś jednak pewną bazę zrobić, a na nie każde pytanie może nam odpowiedzieć Google. No, ale ludzie mogą nam odpowiedzieć. Oczywiście. Albo po prostu możemy postawić na inne zmysły, no bo też każdy autor ma jakiś swój styl pisania, bo wiesz, równie dobrze może niewidoma osoba napisać książkę o niewidomych, byleby napisała ją dobrze. Dokładnie. I to będzie też wartościowy kawałek literatury, który fajnie będzie poczytać. A swoją drogą, jeżeli ktoś na przykład chciałby i ma bogatą wyobraźnię, a są przecież wśród nas tacy, to można pójść rzeczywiście w jakąś czy fantastykę naukową, byleby po prostu trzeba pamiętać o jednym. I to mam wrażenie, że to też dotyczy wszelkiego rodzaju książek, w których się bardzo dużo rzeczy wymyśla, żeby to jednak ze sobą było spójne. To nie może, i to jest tak naprawdę podstawa tego typu literatury, że nie może być tak, że coś jest po prostu nielogiczne. No ale logiczne myślenie to jest, może, a właściwie może, a nawet powinno być domeną każdego. I tu brak tak. wzroku nie ma, myślę, znaczenia. Ja się kiedyś spotkałam z taką myślą, chyba to Felix Kress, ale nie jestem pewna. W każdym razie, że pisz o tym, na czym się znasz. Czyli ja nie znam się tak szczegółowo na technologii, to nie wymyślałam tego świata tak szczegółowo. Właśnie zostawiłam Google, zostawiłam Facebook, bo się nie znam i nie będę wymyślać czegoś, na czym się nie znam. Ale jak się na czymś znam, to wtedy się zagłębię w to, na czym się znam. Czyli na przykład możesz być historykiem i wtedy, i nie wiem, i mieć romantyczną duszę, to napisz romans historyczny, gdzie tło historyczne będzie dobrze zrobione, tak? A faktografię można łatwo sprawdzić. Oczywiście. Po prostu masz wiedzę, włóż ją w książkę, włóż ją w tę historię, którą, w tę fabułę, którą chcesz opowiedzieć, bo przecież każdy z nas czymś się interesuje i swoją pasję można w książkę włożyć. Ja nie chcę absolutnie umniejszać, broń Boże, bardzo cenię książki niewidomych o niewidomych, czyli jak sobie radzę z tym i z tamtym. Sama czasem przecież takie rzeczy tam jakoś medialnie robię, sporadycznie. Natomiast właśnie zachęcałabym, że jeżeli ktoś ma talent do pisania, to warto spróbować po prostu fabuł, wymyślonych fabuł, bo to jest super, po prostu to jest fantastyczna zabawa, to rozwija, a poza tym ja nie mówię, że tej, jakby ta,
szerzenie i propagowanie wiedzy o niewidomych jest potrzebne, cały czas trzeba to robić, ale, ale mało jest wśród nas właśnie osób, które piszą nie o niewidomych i warto, tak czuję, to trochę zmienić. A myślę, że wśród osób, które słuchają albo będą słuchać tej audycji już później z odtworzenia na stronie www.tyflopodcast.net będzie mimo wszystko nie jedna osoba z lekkim piórem. Ja mam wrażenie czasem, że problemem, który mają niektóre osoby niewidome, jeżeli chodzi o pisanie, to jest też technologia. Powiedzmy, takie platformy jak kiedyś Klango, czy teraz Elten, to dają możliwości, żeby w bardzo prosty sposób zacząć coś publikować. I ja widzę, że niektóre osoby z tego faktycznie korzystają, próbują, ćwiczą jakoś tam i rozbudowują swój warsztat. No i myślę, że fajnie, żeby na przykład, jeżeli ktoś od czegoś takiego zaczyna i czuje, że to jest to, czym się chce zajmować, bo to jednak też trzeba mieć jakieś takie poczucie, że ja chcę z tym pójść dalej i chcę, żeby to był jeden z moich sposobów na życie, to myślę, że fajnie to zrobić, bo można, bo pokazałaś, że można. Tak i właśnie, wiesz co, wyjść troszkę ze społeczności, z tego własnego sosu. Właśnie. Trzeba się też liczyć, tylko właśnie, trzeba się wtedy liczyć z tym, że nie wszyscy będą nas po głowie głaskać. No, oczywiście, ale właśnie, na przykład, no, wysłać do czasopism, założyć blog publiczny, nie na Eltenie nawet, tylko na Blogspocie. Akurat na Eltenie w tym momencie też są blogi publiczne, można zrobić blog publiczny, więc tutaj... No to warto. No nie wiem, na przykład właśnie znaleźć jakieś konkursy, może po prostu prosić osoby takie właśnie spoza swojego grona, spoza grona osób niewidomych o przeczytanie, mam takie wrażenie, że często osoby niewidome, może to niesłuszne wrażenie, nie wiem, że często osoby niewidome robią przefajne rzeczy, ale tylko w środowisku i jakoś obawiają się trochę wyjść, a to by się podobało. I to nawet nie tylko, że twórczość literacka, choć z pewnością też, ale różne fajne w ogóle rzeczy. Wyjść po prostu, pokazać się z tym wszystkim. Bo jest to do zrobienia. Oczywiście wiadomo, trzeba będzie trochę gdzieś tam ewentualnie pewne niedociągnięcia warsztatowe, być może, a być może właśnie nie, bo może się na przykład okaże, że ktoś ma na tyle już tak rozbudowany warsztat, że nic, tylko pisać i podpisywać jakieś tam wielotysięczne kontrakty z wydawnictwem. Może się tak przecież zdarzyć. Jasne, oczywiście. Tak. Więc tylko próbować. Jest to kolejny sposób, który być może pewne osoby zechcą wykorzystać. Ja zdecydowanie wolę mówić niż pisać, więc akurat ja nigdy nie myślałem o wydaniu jakiejś swojej książki. Zresztą szczerze mówiąc nie mam na nią na razie żadnego pomysłu, ale kto wie, może jak mi jakiś przyjdzie do głowy, to nigdy nie jest za późno, tak? Jeszcze Słuchaj, zawsze powiedz można książkę, próbować. Nie pisz, tylko powiedz książkę, ja ci ją spiszę i będzie. Okej, okay, no to też jest właśnie tak i tym samym moglibyśmy już przejść do kolejnej audycji, którą sobie gdzieś tam na kiedyś, na czas najbliższy, tudzież dalszy zaplanowaliśmy, czyli o twojej pracy, o tym, jak to jest przepisywać nagrania i robić to pod własnym szyldem, nie dla kogoś, tylko dla swoich klientów. I o tym sobie też porozmawiamy, ale to nie w tej audycji, tylko w jakiejś następnej na antenie Tyfloradia. Na dziś bardzo ci serdecznie dziękuję za udział w audycji. No widzisz, 2 godzinki sobie porozmawialiśmy w zasadzie. Bardzo było mi miło. Dzięki serdeczne. Dziękuję tobie, dziękuję wszystkim, którzy słuchali. Było mi naprawdę bardzo miło. Katarzyna Zawodnik, autorka książki Zapisz Zmiany, dziś na antenie Tyfloradia opowiadała o tym, jaka to jest książka, no i o tym, jak się tę książkę pisało, a potem
wydawało. Zachęcamy do przeczytania, dostępna w różnego rodzaju księgarniach internetowych, jest dostępna w wersji elektronicznej, więc nie ma wymówek, że ja nie przeczytam, bo się nie da. Absolutnie da się, jest to możliwe, jest w EPUBie. Wiem, bo kupiłem, przeczytałem, no i też swoimi refleksjami się podzieliłem w dzisiejszej audycji na antenie Tyfloradia. Dzięki, Kasiu, raz jeszcze. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.